are so new. Freedom! It's all for you. All for you. Freedom! Keep your ears to the ground. Talking about the freedom! It's the best show in town. Best show in town. Freedom! Young, old, all you lovers, this is our time to rise back from the sand and claim our freedom. Talking about freedom. Gdy zmrok zapada, do głosu dochodzą mocne marki. Herra on Air. Nocne rozmowy o sporcie, biznesie i przedsiębiorczości. Wyjątkowi goście, aktualne tematy. Mówimy jak jest. Bez ściemy, cenzury i kompromisów. Na żywo. Zaczynamy. Cisza w eterze. Oddajmy głos Herze. Dobry wieczór Państwu, 21 za pasem, 21.12 nawet można powiedzieć, a to oznacza, że cisza w eterze. Oddajmy głos Herze. Dziś nocne rozmowy o sporcie, biznesie i przedsiębiorczości, a Waszym gościem jest mój ziomal z Trójmiasta. Tak można byłoby powiedzieć, że gdybym się w 2020 roku nie wyprowadził z Trójmiasta, to jest duża szansa, że moglibyśmy poprowadzić tę rozmowę z jakiegoś studia w Osowie. Ale ponieważ ja wyjechałem, a Łukasz przyjechał, no to w takim razie też przyprowadził się, to faktycznie się trochę wyminęliśmy. Bardzo mi miło. Waszym gościem jest Łukasz Murawski. Dobry wieczór, Łukaszu. Dobry wieczór, Wojtek. Dobry wieczór wszystkim, którzy nas słuchają, ale też i oglądają. A ja się bardzo cieszę, że jestem ja, a nie Bernie Sanders. Nie? A dlaczego się cieszysz? Dlaczego nie masz sobie empatii dla tego starszego pana w rękawiczkach? Tyle wygrać, nie? To jest jednak wyróżnienie, że to ja, a nie Bernie, który jest dzisiaj wszędzie. To prawda, on po prostu chciał być, ale no niestety okazało się, że w tym samym czasie musiał być jeszcze w wielu innych miejscach, a ponieważ opanował doskonale bilokację, ale nie opanował multibilokacji, w związku z czym po prostu może być w dwóch miejscach, nie może być więcej, w związku z czym tak jest. Wszyscy to potrzebują dzisiaj. Wszyscy potrzebują starszych panów w rękawiczkach, którzy z dystansem oglądają zaprzysiężenie. No dobra, Łukaszu, kim ty jesteś? To jest bardzo trudne pytanie. Widzisz, ono się bardzo łatwo zadaje innym, bo ja je zadaję bardzo często. I proszę o to, żeby zgrabnie opowiedzieć. Wiesz co, co ja robię na co dzień, to pomagam firmom i osobom odróżnić się na rynku od konkurencji. Tak? To jest chyba takie najprostsze wyjaśnienie tego, czym się zajmuję. Używając tej terminologii bardziej branżowej, to zajmuję się brandingiem. I zawsze tłumaczę, że zajmuję się brandingiem, co oznacza jednocześnie, że nie zajmuję się marketingiem, tak? Nie zajmuję się pchaniem, wypychaniem komunikatów, tylko dbaniem o to, jakie komunikaty powinno się wypychać. I też uczę, czym jest ten branding, jest to są dwie niezależne dziedziny i staram się obalić parę mitów, które na tym rynku wciąż jeszcze funkcjonują i pokutują. I też ja jestem ofiarą tych mitów, więc muszę więcej tłumaczyć. Okej, okay, dobra, ale ty powiedziałeś o bardzo ciekawej rzeczy. Branding i marketing to nie jest to samo. To są dwie niezależne dziedziny. Ja przynajmniej w swojej głowie lubię sobie je rozdzielać, ale też bardzo często staram się unikać terminologii branżowej, kiedy pracuję z firmami. Tak, to są dwie niezależne dziedziny, dlatego że dzisiaj branding obok zarządzania to są takie dwa kluczowe zasoby w każdej organizacji. Ja cały czas czekam, aż w Polsce pojawi się stanowisko Chief Branding Officera czy Head of Brand, który obok CEO czy dyrektora generalnego będzie odpowiadał za kształt marki
która będzie się komunikowała w taki czy inny sposób na rynku. Tego wciąż nie ma. Jest wiele różnic między brandingiem a marketingiem. No jedna z tych różnic to wspomniana na początku, że marketing skupia się na tym, w jaki sposób do kogoś dotrzeć, a branding z kolei się skupia na tym, jak kogoś do nas przyciągnąć. Tak, i generalnie marketing to są te wszystkie strategie, to są te plany, to jest to wypychanie komunikatów. Coś, co przedsiębiorcy dzisiaj bardzo lubią i w dużej mierze skupiają się głównie na wypychaniu, a mniej się zastanawiają nad tym, co tak naprawdę wypchnąć, żeby to zadziałało. Ja się zajmuję tym takim etapem przed wypychaniem. No i w sensie, w jaki sposób o sobie opowiedzieć, co powiedzieć, co wysłać na ten rynek za pomocą różnych narzędzi, aby mieć większą szansę na sukces. Ja muszę sobie to jakoś zobrazować, a ponieważ jestem prosty chłopak, więc muszę sobie jakby to przełożyć na jakąś metaforę. Czyli jeżeli dobrze rozumiem, to branding jest bardziej działem zakupu, czyli zastanawia się nad tym, kim mamy być i jakie powinniśmy mieć zasoby i jak je zrobić, a marketing jest bardziej logistyką, dystrybucją i sprzedażą. Czyli jak już to wszystko zgromadzimy, no, tak, to stara się jakoś wypchnąć. No to branding to jest tak kuchnia, gdzie kucharz przygotowuje piękne danie i układasz, tak powiem, te wszystkie produkty na talerzu, a marketing to jest ten kelner, który donosi ten talerz do konkretnego stolika, do którego ten talerz powinien trafić, tak? Do tego konkretnego, a nie do innego, co byłoby kompletnie bez sensu. Tak? Więc to można w ten sposób sobie zobrazować. Ja generalnie staram się nie operować tymi pojęciami, choćby z tego względu, że branding dzisiaj wciąż jest postrzegany zbyt często jako coś wizualnego. Mhm. A to jest tylko i wyłącznie jeden z elementów budowania marki, ten aspekt wizualny, czyli to, w jaki sposób się zapakujemy. To jest wycinek tego, czym tak naprawdę ten branding jest. Ja sobie przyjąłem taki cel, żeby maksymalnie, jak się tylko to da, upraszczać te wszystkie skomplikowane teorie. Zwłaszcza, że też postanowiłem pracować głównie dzisiaj z klientem takim jak mikroprzedsiębiorca, czy też startup. Okay. Dla którego dzisiaj nie ma dobrej oferty na rynku, ani też dobrych publikacji książkowych na rynku, takich, które by mu ułatwiły samodzielnie pewne rzeczy zrobić. Więc jakby pracuję dzisiaj z tą grupą i najchętniej to robię, bo widzę, że potrzebują pomocy bardziej niż firmy, które mają dużo większe zasoby, środki i możliwości, aby sobie zatrudnić czy też wynająć agencję fantastycznego eksperta, który pewne rzeczy przeprowadzi. Mikroprzedsiębiorca ma dużo większy problem w moim odczuciu. To jest taka grupa, która potrzebuje z jednej strony dobrej oferty na rynku, która ludzi takich jak ja być może, którzy będą w stanie pomóc pewne rzeczy poukładać, ale operując ludzkim językiem, żadną terminologią branżową, ale też na pewno nie ma, i to widzę i dostrzegam na rynku, publikacji książkowej, po którą taka osoba może sięgnąć po to, aby przejść pewien proces samodzielnie. Okej, okay, ale no dobra, ale czekaj, bo ja bym chciał jednak się skupić, to jest bardzo ładny temat, w ogóle z perspektywy grupy docelowej, o której mówisz, bo ta grupa docelowa jest grupą, która mnie fascynuje od roku 2006. Ja wtedy odszedłem z dużej międzynarodowej korporacji, no największej międzynarodowej firmy szkoleniowej, i na samym początku mojego odejścia założyłem spółkę z moim bardzo dobrym kolegą, który z kolei był bardzo dobrym ekspertem od sprzedaży w dziale ubezpieczeń. Znaczy był wieloletnim dyrektorem jakby też sprzedaży agencyjnej w jednej z firm ubezpieczeniowych. I ja, ponieważ całe życie pracuję dla dużych organizacji, pracuję dla po prostu, no pewnie moją zawsze główną grupą docelową była lista 100 Fortune, i to była absolutnie jakby moja podstawowa grupa docelowa, jeśli chodzi o segmentację klientów. Ja się faktycznie znam na tym, żeby pracować i jak docierać, jak sprzedawać do korporacji. I Bartek, bo tak miał na imię mój wspólnik, on powiedział: Wojtek, odpuśćmy korporację, zajmijmy się małym i średnim przedsiębiorcą. Ponieważ ten, że tak powiem, ta różna wizja rozwoju firmy była na tyle silna, że się rozstaliśmy biznesowo, tak? I on się zajął tym małym i średnim przedsiębiorcą, on się zajął dalej korporacją.
I ja przez wiele lat żyłem w takim przekonaniu, że miałem rację. Tak, że absolutnie podjąłem dobrą decyzję z perspektywy biznesowo-budżetowej, biznesu, po prostu pieniądze duże były w korpo. I mniej więcej w roku 2016-18 zacząłem myśleć, kurczę, że chyba on miał rację, ale to nie chodzi, że on miał rację w tamtym czasie, że gdybyśmy tę decyzję podejmowali w 2018 roku, byśmy być może podjęli inną decyzję. Ja tego nigdy nie zweryfikowałem, ja mam tylko takie poczucie, tak, że no właśnie, to jest moje pytanie, czy mali i średni przedsiębiorcy dzisiaj już są gotowi na to, żeby kupować profesjonalne usługi, tak, usługi w moim przypadku, nie wiem, doradcze w zakresie sprzedaży, w twoim przypadku w zakresie brandingu, czy tam już jest gotowość na to, żeby krótko mówiąc przeznaczyć budżet, żeby zainwestować w tego typu rzeczy? Wydaje mi się, że tak, chociaż ja tego nie sprzedaję bezpośrednio do tych małych, średnich przedsiębiorstw, czy do tych mikroprzedsiębiorców, jedno-dwuosobowych działalności, tylko głównie robię to przez różne instytucje, z którymi współpracuję, które przyciągają konkretne grupy, które już są w gotowości do tego, aby coś zmienić, albo mają takie poczucie, że nie do końca wiedzą, jak pewne rzeczy należy prawidłowo robić. Tak więc Nie mam badań, tak, które powiedzą, tak, jest gotowość, tak, bo przedsiębiorcy zaznaczyli w ankiecie, jesteśmy gotowi, żeby to robić. Głównie robię to przez instytucje, z którymi współpracuję, tak, które przyciągają tych gotowych. Okej, znaczy, dobra, bo to jest pytanie, które no zawsze mi się pojawia, znaczy, bo to jest mega sexy segment, tak, znaczy, to jest segment, który ilościowo jest potężny, na poziomie takiego trochę podejścia do takiego, bym powiedział, anegdotycznego podejścia do budowania biznesu. To jest ta klasyczna sytuacja, że wysłali szefa marketingu do Afryki i powiedział, że tam jest wielki potencjał, bo ludzie chodzą bez butów. Tak? I to jest taka absolutnie taka historia, teraz można powiedzieć tak, obiektywnie rzecz biorąc, te biznesy potrzebują strategii budowania marki, potrzebują z mojej perspektywy strategii sprzedaży. Pytanie, które zawsze sobie zadaję, pytanie, czy są gotowi za to zapłacić? Tak? To są dwa pytania. Czy chcecie obiad? Chcemy. Czy zapłacicie za obiad? Nie. Czy chcecie nową strategię marki? Chcemy. Czy zapłacicie za nią 16 tysięcy? Nie. Albo 160. Tak? Znaczy, i to jest pytanie, kurczę, czy mają gotowość? No i ty mówisz, że nie ma, ale mamy na przykład odpowiedź Jarosława, który mówi tak, mali są gotowi i mają cele lub tarcze. Właściwie, może to jest tarcza, właśnie tarcza 2.0, teraz może zacząć tarczę. To jest taka grupa, która daje ogromną satysfakcję, bo ja pracowałem już z wieloma mikroprzedsiębiorcami, którzy, i to najbardziej fascynuje ten moment, kiedy pod koniec jakiegoś takiego procesu, pod koniec wspólnej pracy, ja widzę, że tak powiem, że jak ta twarz się zmienia i pojawia się taki oddech, taki spokojny oddech, że w końcu wiemy, jak pewne rzeczy robić, tak, w którym kierunku iść. To jest fantastyczny moment. On taki jest trochę niefizyczny, ale to widać po nich, jak łapią oddech. Kiedy dotychczas się trochę szamotali, miotali, nie do końca wiedzieli, w którym kierunku, w jaki sposób pewne rzeczy robić. W ogóle z jakiego myślenia wyjść po to, żeby z sukcesem wyjść na ten rynek lub też, żeby zacząć te sukcesy odnosić. Bo wiele z tych firm, z którymi ja pracuję, to są takie firmy, które pomachały łapką, odpaliły stronę internetową, pokazały, że mają produkt, opisały szczegółowo te produkty i nagle się okazało, że się nie sprzedaje. Teraz kurczę, co zrobić? Nie? Przecież mamy fantastyczny produkt, opowiedzieliśmy o nim wszystko, opowiedzieliśmy po prostu w szczegółach też o sobie i czemu to się nie sprzedaje? Przecież to jest świetne. Więc to jest cała masa takiego powrotu do początku. Mnie to też bardzo cieszy, że w wielu instytucjach, które wspierają przedsiębiorców, w końcu temat brandingu się pojawia w odpowiednim miejscu, nie na końcu, kiedy oni już przeszli cały proces, nauczyli się tworzyć biznes plany, strategie marketingowe i teraz na końcu zadbają o ten branding. Nagle się okazuje, że jak zaczynamy rozmawiać o pewnych kwestiach, to wszystko się przewraca do góry nogami. Trzeba wrócić do początku. Ale już teraz wiele mądrych instytucji jakby zaczyna od tego, od takiej pracy, która jest w moim odczuciu dużo mniej oparta na wiedzę, a dużo więcej wymaga takiego programowania sposobu myślenia o tym, w jaki sposób pewne rzeczy powinno się robić. Z kolei z drugiej strony bardzo źle ten temat wypada w badaniach, kiedy te instytucje, z którymi ja pracuję, badają mikroprzedsiębiorców, startupy pod kątem tematów, które byłyby dla nich atrakcyjne chociażby w tym roku, tak? Czego chcą się uczyć. No i tam są media społecznościowe, i tam nie wiem, mnóstwo różnych tematów. I pojawia się też oczywiście ten branding. No to ten branding ma bardzo mało głosów. Co z kolei moim zdaniem wynika z tego, że on jest, jakby ludzie nie rozumieją,
czym ta dziedzina się zajmuje. A wszyscy generalnie chcą się uczyć mediów społecznościowych, no bo przecież trzeba być w mediach społecznościowych, trzeba wypychać te komunikaty, a mało kto się jeszcze wciąż skupia na tym, jak te komunikaty przygotować, żeby one rzeczywiście miały szansę się w tej całej masie informacji, która do nas dociera, odnaleźć. Też wybić z tego szumu, który istnieje na rynku. No ale dobra, znaczy to jest pewnie w takim razie ważne pytanie, bo ja mam trochę przekonanie, że oczywiście, no dobra, znowu, przez wiele lat pracowałem na najlepszych światowych metodologiach i myśmy zawsze, my dokładnie wiemy, w sensie ja dokładnie wiem, albo moi koledzy konsultaci dokładnie wiemy, w którym momencie pojawia się zapotrzebowanie na konsultanta. Tak jest, McKinsey ma w ogóle cały swój model, którym pokazuje dokładnie, kiedy ludzie są gotowi płacić za konsultanta i wbrew pozorom, dzisiaj już jest trochę za późno, bo już te spadki już są trochę za duże, już dzisiaj będą chętnie właśnie płacili dokładnie za działania operacyjne, tak pod tytułem, ludzie są w stanie dzisiaj zapłacić za leady. Dzisiaj będzie pewnie absolutny wysyp ofert na new business managerów, tak? Ludzie dzisiaj powiedzą, kurczę, potrzebujemy ludzi od new biznesu, ale najczęściej jak byłbym new biznesem, to przestrzegam, to nie jest moment na to, żeby dzisiaj zmieniać pracę, bo najczęściej te firmy już są w tak dużym kłopocie, że liczą na to, że im właściwie przyniesiesz gotowe kontrakty, a nie mają zasobu na to, żeby sobie powiedzieć, dobra, że pracujemy z perspektywą pół roku lub roku do przodu, tak? I to jest jakby ten moment. I to trochę ten długi wstęp jest do ciebie. Jak mówisz o strategii brandingowej, to prawdopodobieństwo tego, że działania zaczną przynosić rezultaty, to gdybyś miał to oszacować w czasie, to jest ile czasu? Od takiego twojego momentu wejścia, przepracowania, stworzenia pierwszych założeń, wypuszczenia ich do momentu pierwszych rezultatów. Ile czasu to trwa? Ja nie znoszę tej odpowiedzi, że to zależy, tak? O jakim biznesie mówimy, o jakiej strukturze mówimy, też o jakiej umiejętności później stosowania tych zasad, których te osoby się nauczyły, mówimy. Tak? Czasami jest tak, że pewne rzeczy dzieją się dosyć szybko, tak? kiedy ktoś rzeczywiście maksymalnie się skoncentruje na swoim produkcie, opowiada o nim we właściwy sposób i nagle się okazuje, że ten rynek jednak jest, i ci klienci są w stanie przestać kupować tam, gdzie kupowali i zacząć kupować w innym miejscu. Nie odpowiem na to pytanie, w sensie nie wiem, ile to czasu zajmuje, tak? Bo najczęściej ja już później jakby nie prowadzę klienta dalej. Tak? Ja pomagam porządkować, pomagam złapać ten oddech, ukierunkowuję to działanie, mówiąc o tej grupie, jaką są startupy czy mikroprzedsiębiorcy, trochę zostają sami ze sobą już wtedy. No bo nie mają wciąż jeszcze tych budżetów czy środków na to, aby ktoś konsultował regularnie czy koordynował pewne działania. Tak? Muszą poradzić sobie na początku sami. Stąd być może nie zawsze ten sukces się pojawia, ale na pewno pojawia się fantastyczna energia do tego, żeby sobie nie odpuścić, żeby działać dalej. Tak? Bo to jest wiele z tych osób, to są osoby, które pierwotnie były maksymalnie zakochane, co jest zgubne dla tworzenia marki, zakochane w sobie i w swoim pomyśle, i mózg był tak ustawiony na to, aby bronić wszystkich hipotez, które się pojawiają, co jest katastrofą, bo żeby stworzyć dobrą markę, trzeba się w niej maksymalnie odkochać, tak? I też cały czas zadawać sobie właściwe pytania. Są takie osoby, które po takiej fazie zakochania się, takiego pełnego przekonania, że to, co robimy, jest fantastyczne i że ktoś na nas czeka, tak? Że są ludzie, którzy czekają na to, aż my się pojawimy na rynku i oni wtedy zaczną kupować. Nagle się okazuje, że wcale tak nie jest, no bo dzisiaj jakby wszystkie nasze potrzeby są zaspokojone, tak? I nasi potencjalni klienci już gdzieś u kogoś kupują i te swoje potrzeby zaspokajają. I my musimy innym dobrym ludziom, ja w ogóle lubię mówić o przedsiębiorcach jako o dobrych ludziach i tego mi nauczył fantastyczny ekspert David Avrin. I to jest w ogóle fajne podejście do tematu, że przedsiębiorca to jest dobry człowiek, który dba o życie rodzin swoich pracowników, dba o życie swojej rodziny, no ale trzeba tym dobrym ludziom część tych klientów zabrać, tak? I jakoś ich do tego przekonać, żeby chcieli zacząć kupować u nas. No to w ogóle ładne określenie, bo to faktycznie, jeżeli mielibyśmy zdefiniować, czym jest przedsiębiorczość, to tak jest. Problem polega na tym, że
kurczę, to w ogóle fajnie byłoby, żebyś ty zrobił na przykład jakiś projekt dotyczący brandu przedsiębiorca, czy taki w ogóle takiej kategorii, kim jest przedsiębiorca, dobry człowiek, bo to wcale nie jest naturalne. My wiesz, my cały czas jesteśmy w tym świecie, niestety cały czas jeszcze podsycanym w dużej mierze tym, co się w tej chwili dzieje, niestety w Polsce, że to jest ten badylarz, że to jest ten złodziej, że to jest ten krwiopijca. Wiesz, no, ja no, niestety nie tak dawno byłem w sytuacji konsultingowej u jednej z firm, która mając duże problemy musiała wytłumaczyć swoim pracownikom, dlaczego nie jest tak różowo i dlaczego w tej całej sytuacji pandemicznej no niestety będą się trochę zwijali. I postrzeganie ludzi było absolutnie takie, że to za przeproszeniem ten chuj przedsiębiorca, który dostał wielką w ogóle zapomogę i tarczę od rządu, zabrał go, bo przecież rząd mówi, że jest super cudownie, a ci przedsiębiorcy nas brutalnie zwolnili. I mówię o tym naprawdę celowo, bo fajnie byłoby, żebyśmy dzisiaj pamiętali o tym, że ci przedsiębiorcy mają naprawdę dobre intencje i oni chcieliby dawać miejsca pracy swoim pracownikom, dbać o ich rodziny, a boję się, że za chwilę znowu wrócimy do tej samej narracji, która była kiedyś, a już moim zdaniem zaczęliśmy wychodzić na taką trochę prostą, że to są ci źli ludzie, więc do tego bym cię bardzo, bardzo chętnie, wiesz. To jest fajna zmiana pozycjonowania, to co David Avril właśnie powiedział, w sensie takie patrzenie na przedsiębiorcę. Ja podziwiam przedsiębiorców, bo ja nie mam takiego w sobie genu przedsiębiorczości, ja chętnie uczę, szkolę, doradzam, ale też podziwiam te osoby, które rzeczywiście biorą odpowiedzialność za rodziny swoich pracowników, no bo siłą rzeczy nie tylko za pracownika, ale też za całe rodziny. Mhm. A, i to jest wielka odpowiedzialność. Więc tym dobrym ludziom trzeba czasami tych klientów zabrać w jakiś sposób. To prawda, żeby ich przenieść do innego dobrego człowieka. Czyli jeden dobry człowiek zabiera drugiemu dobremu człowiekowi. To jest taka wojna dobrych ludzi. Dobra, małe i mikroprzedsiębiorstwa mają pieniądze na doradztwo, ale bez osiągnięcia rezultatów ten wydatek jest bardzo bardziej bolesny niż w korpo. To prawda. Czy Marcin, mówisz o pięknej rzeczy w ogóle i faktycznie pewnie, no dobra, mam jakieś tam historie od jakiegoś czasu zrealizowanych projektów dla przedsiębiorców, czy też dla firm rodzinnych. I faktycznie moja taka główna refleksja, która jest, że to, co odróżnia przedsiębiorcę od korporacji, to jest to, że budżet w korporacji jest zapisem w Excelu. Kompletnie nieistotną, przepraszam bardzo, z takiej perspektywy osoby podejmującej decyzję, to jest tylko cyfra. A z perspektywy faktycznie przedsiębiorcy, to jest bardzo rzeczywista gotówka, która albo pójdzie dokładnie na wsparcie pracowników, rodzin, za zainwestowanie w kolejnego projektu, więc tutaj liczy się wynik bardzo mocno. No właśnie. I teraz trochę pytanie, trochę kierujące do wyników. Jakie wyniki daje branding? Znaczy, czego się możemy spodziewać, w czym on naprawdę pomaga? Dobra, teraz tak jak wspomniałem na początku, ja pomagam firmom odróżnić się od konkurencji. Więc to jaki efekt może dać prawidłowo przeprowadzony proces budowania marki, to takie wzniesienie się ponad szum, który istnieje na rynku. W sensie, no bo ja też bardzo często widzę to, że i dostrzegam, jak pracuję z firmami, że one zapominają, w sensie, kiedy są bardzo mocno skoncentrowane na sobie, zakochane w sobie i jest dużo tego ja, to bardzo też często zapominają o tym, że istnieje coś takiego jak konkurencja, którą ja lubię nazywać szumem na rynku, że w każdej kategorii produktowej jest ten szum, mniejszy lub większy. Ja nie wiem, w jakiej kategorii produktowej czy usługowej na naszym rynku jest największy szum. No i teraz, żeby ktoś chciał mnie kupić, to ja się muszę wznieść ponad ten szum, czyli jakoś od tej konkurencji odróżnić. Tak? To jest jeden z takich dla mnie ważniejszych efektów, kiedy pracuję właśnie z mikroprzedsiębiorcą czy ze startupem, to ja pomagam im jakby stworzyć taką komunikację, która będzie odróżniała tą konkretną firmę od wszystkich innych firm, które w tej kategorii na rynku się znajdują. I to jest takie stosunkowo proste działanie wciąż, ponieważ jest bardzo dużo papugowania na rynku. I to trochę wynika z czegoś takiego, że jeżeli ileś firm z naszej kategorii robi coś w określony sposób, to znaczy, że tak to należy robić. To my też tak zróbmy, więc w każdej kategorii widzę mnóstwo podobieństw, tak? W sensie sposób opowiadania o sobie, kolorystyka, charakter zdjęć, które za pomocą których o sobie opowiadamy, wszystko jest do siebie bardzo podobne. I mam na to parę fajnych przykładów. No i pomagam trochę unaocznić ten problem takiemu przedsiębiorcy i pokazuję, w jaki sposób możemy prowadzić naszą komunikację, abyśmy naszemu potencjalnemu klientowi pokazali w bardzo wyraźny i prosty sposób, czym my tak naprawdę się różnimy od tej całej reszty.
po to, żeby zwiększyć nasze szanse na to, aby ktoś nas w ogóle zauważył i chciał w ogóle spróbować jakby podjąć z nami jakąkolwiek dyskusję, bo w innym wypadku jest to bardzo, bardzo trudne. Też pracując z firmami, czy ja pracowałem z bardzo różnymi firmami, ja dzisiaj się koncentruję głównie na tych małych firmach, bo one mi dają dużą satysfakcję, ale też właśnie widzę, że potrzebują bardzo dużo pomocy. To też uczę tego, żeby w ogóle nie wychodzić z takiej perspektywy myślenia o pieniądzach, a tylko bardziej z takiej perspektywy myślenia o jakimś celem pozabiznesowym. Po co my w ogóle robimy to, co robimy, co chcemy zmienić w życiu naszych potencjalnych klientów, w jaki sposób chcemy odpowiedzieć na ich potrzeby. Tak? Też tłumacząc znowu, że marketing nie tworzy potrzeb, tylko i wyłącznie odpowiada na te potrzeby. I teraz użyłem słowa marketing, ponieważ generalnie dla ludzi jednak wciąż ten branding, budowanie marki jest w tym worku, jakim jest marketing. I tak jak wspominałem, dla mnie to nie ma znaczenia, jak to się nazywa. Jest ważniejsze jakby sposób myślenia i to, jakie pytania trzeba sobie zadać, aby zwiększyć szansę na sukces. Ja absolutnie szanuję marketing, strategie, plany, umiejętność operowania tymi wszystkimi narzędziami, skoordynowanie wszystkich działań, zadbanie o wszystkie punkty styku, czyli te wszystkie miejsca, gdzie przybijamy sobie piątkę z naszym potencjalnym klientem, bo to jest też wielka wiedza, potrzebne tego doświadczenie. Większość jednak startupów czy mikroprzedsiębiorców na początku próbuje robić to samodzielnie i też staram się podpowiadać, w jaki sposób się nie zakopać w tej ilości punktów styku, że każdy punkt styku z klientem to jest cholernie dużo pracy. Więc też uczę, jak pewne rzeczy okiełznać. No dobra, ale pojawia mi się takie pytanie. Powiedziałeś, że pomagam się odróżnić, ale czy odróżnienie zawsze jest wartością? Czy są takie sytuacje, w której po prostu lepiej być podobnym do kogoś? Wiesz co, można być podobnym i przyjąć taką bezpieczną strategię, tak? Że jeżeli komuś się udało pewne rzeczy zrobić, to my zrobimy coś podobnie i być może nam też się uda, ale ja bardzo wierzę jednak w to, że nie uda się w takim wypadku i być może uda się ileś tam tych klientów przyciągnąć, ale jestem też mocno przekonany, że nie uda się zbudować silnej marki, takiej, która będzie miała lojalnych klientów. Poza tym, czemu mielibyśmy się nie odróżniać, się pokazywać siebie jako fantastyczną alternatywę dla tego, co nasi klienci już znają. Nie pokazywać, w jaki sposób lepiej rozwiązujemy ich potrzeby, co robimy lepiej, mądrzej, szybciej niż nasza konkurencja. Czemu miałoby służyć upodabnianie się? W sensie teraz będziemy się... Ja miałem przypadki przedsiębiorców, firm, które przychodziły, trochę się tak żaliły, że pojawiła się konkurencja, która nazwała się tak samo, wygląda praktycznie tak jak my i teraz nasi klienci mylą nas z nimi. Co teraz zrobić w takiej sytuacji? Wydaje mi się, że podobieństwa nikomu nie służą. No chyba, że jesteś tym, który dokładnie się, wiesz, wchodzi na rynek i chce trochę zgarnąć przez pomyłkę. Tak, znaczy, że masz taki pomysł pod tytułem, że twoja strategia wejścia na rynek i zebrania pierwszej grupy klientów, czyli zabrania pierwszej grupy pieniędzy dobrym ludziom do siebie, będzie tak zwaną strategię przez pomyłkę. Tak, znaczy, wiesz, no... No tak, to pytanie, jak długo ta strategia może funkcjonować? No wiesz, no... Wiesz, byśmy musieli sobie spojrzeć na pytanie trochę kilku biznesów, nawet takich ostatnich, tak, które się pojawiały, typu chociażby przewozy miejskie, tak? Znaczy mamy strategię, nie wiem, Ubera, który przyszedł i powiedział, dobra, robimy to inaczej, ale w jego miejsce, jak sobie patrzę na wszystkie jego modyfikacje, to one tak się starały, wiesz, jesteśmy taką trochę bardziej taksówką, mimo tego, że udajemy Ubera, no. I wiesz, i myślę, że mnóstwo tych elementów było przez pomyłkę później już, tak? Znaczy, wiesz, że ludzie myśleli, że wsiadają do taksówki, wsiadali do przewozów i wiesz, te wszystkie wojny na rynku, które były, no to wiesz, to były takie historie trochę o tym, no. No tak, no też niektóre jakby produkty celowo się do siebie upodabniają, bo w ogóle tak jest, nie? Że w sensie restauracje się tak zbijają, takie klastry są zawsze blisko siebie i jak McDonald's ma sałatkę, to Burger King też ma sałatkę.
która jest bardzo podobna do tej z McDonalda, pomimo tego, że tak patrząc na to wszystko z góry, od strony jakby samych marek, no to one się zdecydowanie od siebie różnią. Tylko teraz ja widzę jakby dwie kategorie odróżniania na rynku. Znaczy jest to taka kategoria oparta na takich wartościach ponadczasowych, wolność, wyzwolenie, nie wiem, pomaganie ludziom, aby mogli funkcjonować lepiej. Takie, które się generalnie nie zmieniają i są takie możliwości odróżniania, które są czasowe. Znaczy robimy coś lepiej, szybciej, mądrzej niż konkurencja, co nie pozwala nam spać spokojnie, bo za chwilę, jeżeli my jesteśmy najszybsi na rynku, to oczywiście dużo wygrywamy dzisiaj, ale za chwilę wszyscy będą podobnie szybcy jak my. No pytanie, czy będą. Ile to czasu zajmie, no bo jestem bardzo ciekaw, co będzie teraz po tych testach takiej znanej firmy, która sprzedaje buty i torebki, takiej pomarańczowej, która testuje w Warszawie taką usługę, nie wiem, czy słyszałeś, dostaw torebek i butów pod drzwi klienta w ciągu maksymalnie 60 minut od zamówienia, bo wyszli z założenia, że jeżeli pizzę można w ten sposób dostarczyć, to czemu nie buty i torebki, co trochę zmienia zasady gry w kategorii. Tak? Jeżeli dzisiaj klienci oczekują i tak szybkości reakcji i nie chcą na nic czekać, chcą być cały czas doinformowani, co się dzieje z zamówioną towarem, to jeżeli to zadziała, to teraz pytanie, w jaki sposób to zmusi konkurencję do pościgu, bo nagle klienci zostaną przyzwyczajeni do zupełnie innej szybkości. I to, wydaje mi się, że to może wywołać spory niepokój u konkurencji, a z kolei u tej firmy trochę pozwolić więcej wygrać. Ja muszę znaleźć, bo gdzieś kiedyś napisałem artykuł na ten temat, dokładnie, bo to jest jeszcze kategoria, która zmienia jeszcze jedną bardzo ważną rzecz, o której my zapominamy, że to się przełoży paradoksalnie na postrzeganie eko, bo dostawa w ciągu 60 minut nie wymaga zabezpieczenia towaru takiego mocnego. W sensie nie musimy tych butów wpakować na przykład w dodatkowe pudełko do tego, żeby je włożyć pudełko, nie wiem, od Adidasów, włożyć Adidasy w dodatkowe pudełko i zafoliować jeszcze, żeby wysłać przez kuriera. Dostawa bezpośrednio, że tak powiem, z lokalnego magazynu, który najprawdopodobniej będzie w sklepie do domu klienta, jest trochę prawie, że wsadzić do Ubera i dowieźć, tak? Znaczy jakby to jest skuter, rower. Nie, no tak, skuter, czyli dokładnie tak jak pizza, czyli to w kategorii generowania na przykład dodatkowych opakowań będzie też takim elementem, który może zachwycić wiele osób, jeśli chodzi o wymiar ekologiczny. No dobra, ale powiesz, ja dalej będę trochę dodrążył, bo zacząłem się zastanawiać nad punktem faktycznie lidera marki, też lidera postrzegania, lidera kategorii, no i jednakże naśladowców. I zacząłem się myśleć o na przykład takich dzisiaj już luksusowych napojach słodkich, typu Coca-Cola. No zacznijmy, nie, naprawdę zacznijmy Coca-Cola. Ja, niestety, problem polega na tym, że nie mam, kurczę, jestem rzadko przy tej półce, ale czy myślisz, że jest na półce z innymi napojami kolowo podobnymi jakakolwiek butelka, która ma inną etykietę niż czerwone i białe napisy? Wiesz, bo to jest taka, wiesz, zacząłem się naprawdę zastanawiać, bo chyba wydaje mi się, że w całym tym segmencie jest lider, który wyznacza trend i inwestuje potężne pieniądze, żeby jego logo się zmieniało, jego butelka była ciągle atrakcyjna, ten gość, który ją tam skręca trochę, wiesz, ciągle pakuje, jest ciągła rekrutacja na tego skręcacza tych butelek i w ogóle, a wszyscy pozostali mówią, dobra, okej, okay, to my się trochę tam, wiesz, a nuż ktoś się trochę, wiesz, na poziomie skojarzenia walnie i powie, dobra, w sumie inny czarny napój z czerwoną etykietą też jest okej. Okay. Mhm. No dobra, to tu wchodzimy w takie aspekty jakby bardziej biznesowe. Al Ries, pionier pozycjonowania, tak? Znany przez wszystkich marketerów na świecie jako ten człowiek, który wymyślił pozycjonowanie i stworzył mnóstwo praw marketingowych. To rzeczywiście opowiada i miałem przyjemność z nim porozmawiać. Zresztą to jest fantastyczny człowiek, ma 94 lata i do tej pory nie był na emeryturze, cały czas pracuje. Więc to jest coś absolutnie niesamowitego i bardzo chętnie się dzieli wiedzą. I też ubolewa nad tym, że po 40 latach wciąż ludzie nie rozumieją, czym jest pozycjonowanie, jak to należy prawidłowo robić. I tak jak jesteśmy przy Coca-Coli, no to rzeczywiście Coca-Cola jest liderem w kategorii cola. No i on uważa, że to nie jest dobra strategia, czy pytanie dobra, w sensie to znaczy dobra strategia. Na pewno nie jest najlepsza strategia. Większość firm, kiedy ktoś jest liderem na rynku, próbuje tego lidera gonić. Upodabnia się, robi podobne rzeczy.
podobna forma, podobna butelka, podobna wielkość, być może podobna kolorystyka. On absolutnie uważa, że aby wygrać na rynku, i to jest prawo przeciwieństwa, powinieneś być przeciwieństwem firmy, która tym liderem jest, czyli maksymalnie, jak tylko można, od niej odróżnić. Tak, to jest to, co zrobił Monster z Red Bullem, kiedy Red Bull był liderem, znaczy nadal jest liderem rynku napojów energetycznych, no to Monster postanowił się maksymalnie odróżnić od Red Bulla. Tak? Wypuścili puszkę, która jest dwukrotnie większa, też podkreślili tą wielkość, tą moc, fantastyczną nazwą i fantastyczną wizualizacją w postaci tych pazurów tego potwora. I dzisiaj są drugą największą firmą na rynku napojów energetycznych. Tak? Cała reszta to jest taki ogon, który się ciągnie za liderami. Co wcale nie znaczy, że ci przedsiębiorcy, którzy się jakoś tam upodabniają, ja nie znam danych, podkreślę, nie zarabiają pieniędzy, nie są dobrymi ludźmi, którzy utrzymują rodziny swoich pracowników. No ale tutaj potrzebne byłyby dane. Tak? Ja mówię o takich strategiach, które na pewno są lepsze, które lepiej byłoby wybrać, chociaż znowu wracając do Davida Avrina, fantastycznego eksperta od Customer Experience ze Stanów Zjednoczonych, no to on wprost mówi, że można oczywiście przyjąć taką strategię trochę naśladowania i przyjęcia takiej bezpiecznej drogi, że skoro innym się udaje, to zróbmy coś podobnego i być może też nam się to uda, no ale jest znowu nadal przekonany, że silnej marki w ten sposób nie zbudujemy. Okej, okay. To mamy dokładnie takie pytanie od Pawła, dzięki bardzo. A jak mierzymy odróżnienie w takim razie? Bang, dzięki Paweł. Mierzymy, z jednej strony możemy mierzyć naocznie, w sensie rzeczywiście na ile się różnimy wizualnie od konkurencji, no bo nasze opakowanie, wielkość jest inna, nie zakotwiczyliśmy się na tym, co jest na rynku, tylko rzeczywiście odkotwiczyliśmy się od tego, co jest i stworzyliśmy coś absolutnie wyjątkowego, bo większość jednak przedsiębiorców się kotwiczy na czymś. Ja uwielbiam case wódki Grey Goose stworzonej przez Sydneya Franka. Fantastyczny przedsiębiorca, ale też fantastyczny sprzedawca, który w roku 1996 postanowił, czy widząc, że jest potencjał na rynku wódek, postanowił wprowadzić swój produkt. I tak jak większość przedsiębiorców, jakoś się kotwiczy między jedną ceną a drugą, patrzy, jak wygląda półka w kategorii, gdzieś na tej półce się próbuje odnaleźć, to Sydney Frank zrobił coś zupełnie innego. On sobie tak wymyślił, że on nie będzie się w żaden sposób z nikim, no nie będzie z nikim konkurował. Tak, nie będzie chciał udowadniać tym, którzy kupują tańszy alkohol, że warto dopłacić i kupić jego po coś tam, albo tym, którzy dotychczas kupowali droższy, że warto kupić jego alkohol, pomimo tego, że jest trochę tańszy, po coś. Tylko on stwierdził, że stworzy kategorię super premium. W tamtym czasie, kiedy on wprowadzał swój produkt na rynek, najdroższa łódka to był Absolut i kosztowała 16 bodajże dolarów. I on sobie wymyślił, i to w ogóle jest początek jakby tej historii, on sobie wymyślił, że będzie sprzedawał ją po cenie dwukrotnie wyższej niż najdroższa w tamtym czasie na półce sklepowej łódka. I wtedy, kiedy to wymyślił, to jeszcze nie było niczego. Tak? Nie było opakowania, nie było produkcji, nie było niczego. Była po prostu idea i była nazwa fantastyczna Grey Goose, która moim zdaniem nie jest przypadkowa. Ja nigdzie nie znalazłem historii takiej szczegółowej tej nazwy, ale prześledziłem sobie historię, czym są te szare gęsi. To za ptaki w ogóle są i to są fantastyczne ptaki, które potrafią latać wyżej i dalej niż jakiekolwiek inne ptaki. Tak? Nad takim Mount Everestem w warunkach beztlenowych są w stanie przelecieć. Stąd pewnie to ich główne hasło Fly Beyond, tak, przekraczaj granice, leć wyżej, dalej. No i zaczęło od takiej idei, tak, że on się nie będzie z nikim chciwał, się maksymalnie odróżni od tego, co jest. I on też zdawał sobie z tego sprawę, że ludzie są w stanie zapłacić znacznie więcej za produkt, jeśli da się im dobrą historię. No i on taką historię stworzył, no bo rozpoczął produkcję swojego alkoholu we Francji, w regionie Cognac. Niezbyt intuicyjne miejsce, jeśli chodzi o produkcję wódki. Francja, region, w którym produkowane są najdroższe, najbardziej ekskluzywne, luksusowe alkohole świata. To jest dłuższa historia do opowiedzenia. No, ale się maksymalnie odróżnił też na poziomie butelki, która była większa niż te, które były w tamtym czasie na półce sklepowej. No i teraz to odróżnianie dla mnie ma ten aspekt taki fizyczny.
tak? Wizualny, namacalny, po to, żeby oko chwytało i widziało te różnice. Oczywiście to nie jest wystarczające, tak? No bo trzeba dać ludziom powód, żeby nie zapłacili za coś więcej. Tak? Ja w ogóle lubię pracować z tego typu tematami, bo z iloma przedsiębiorcami nie rozmawiam, z iloma studentami nie rozmawiam na uczelni. To wszędzie się pojawia piękna historia jakiegoś produktu, jakiejś usługi, a na końcu się pojawia niska cena albo atrakcyjna cena. Co to kurczę znaczy, niska cena albo atrakcyjna cena? Tak? Cena ma być adekwatna do wartości, którą oferujemy. To nie jest tak, że ludzie nie mają pieniędzy. Pytanie, czy ludzie będą chcieli te swoje pieniądze wydać na ten konkretny produkt czy tą konkretną usługę. Inna kwestia, która odróżnia, to wartości, które mamy, tak, w naszej firmie, w to, co wierzymy i za czym stoimy. Zresztą w ogóle w strategii budowania marki oparcie się na wartościach ponadczasowych, czy jakiejś takiej poważnej idei jest dla mnie kluczowe. I generalnie jak to się zmienia, to prawdopodobnie już mamy do czynienia z nową, czy z inną firmą, bo bardzo często przedsiębiorcy koncentrują się na konkretnych cechach produktu, czy konkretnej technologii, czy na konkretnym sposobie dotarcia do klienta, traktując to jako wyróżnik. Ja zdecydowanie bardziej wolę, żeby przedsiębiorcy budowali swoją firmę w oparciu o konkretne wartości, w to, co wierzą. Prawdopodobnie wierzą w podobne rzeczy również ich klienci, bo to też pozwala się lepiej zmieniać w takich sytuacjach, jak jest, nie wiem, teraz, jak mamy pandemię, kiedy nie ma tych wartości, kiedy to jest bardzo trudno się zmieniać. Ja też uwielbiam przy tej okazji case firmy Toms, założony przez Blake'a Mykowskiego. Pewnie tobie znany case, ale znowu z wieloma studentami bym nie rozmawiał, czy przedsiębiorcami, to ta firma nie jest u nas specjalnie dobrze znana. No ale Blake Mykowski w ogóle założył firmę, wychodząc od pewnej obserwacji, tak, że gdzieś tam na świecie są ludzie, którzy nie mogą sobie pozwolić na coś takiego podstawowego jak buty. Tak, on nie miał wtedy jeszcze produkcji obuwia. Zauważył, że jest pewien problem i wymyślił sobie taką ideę, aby wykorzystać biznes do poprawy życia ludzi. To jest taka główna idea, która przyświeca jego działalności. No i zaczął od rozwiązywania za pomocą biznesu problemów ludzi. Tak, no więc zaczął od butów i tego modelu one for one, czyli za jedną kupioną parę obuwia ktoś dostaje coś tak dla nas bardzo podstawowego, tak jak buty. No ale dzisiaj może robić cokolwiek, jeśli to, co robi, poprawia życie ludzi. Tak? Jeśli to, co robi, nie poprawia życia ludzi, to on tego nie robi po prostu. Tak? Jeśli, nie wiem, Netflix ma nam dostarczać głównie rozrywki, to nie ma znaczenia to, w jaki sposób on to zrobi. Ta główna idea zostanie zachowana. Więc ja zawsze szukam czegoś takiego, na czym się możemy oprzeć, zakotwiczyć, zahaczyć, żeby było nam łatwiej też decydować, co możemy, a czego nie możemy robić na rynku, żeby też nie pływać tak, z prawej do lewej ciągle. Więc ja nie wiem, czy te rzeczy są mierzalne, tak? Te kwestie brandingowe, tak? czy są jakieś dane twardo wskazujące, że David Breyer, kolejny ekspert, prowadzi taki cykl rozmów z największymi ekspertami w dziedzinie brandingu, to on pokazuje w swojej książce, już absolutnie wyjątkowej książce, straszna szkoda, że jej nie ma na polskim rynku w tłumaczeniu, bo moim zdaniem jedna z dwóch najlepszych książek poświęconych budowaniu marki, to oczywiście pokazuje takie historie firm, gdzie interweniował, bo coś nie szło dobrze, pokazuje, co zmienił i potem pokazuje, jak wzrosły dochody tych firm. Ale czy jedynie to, co on wprowadził, wpłynęło na ten wzrost dochodu? Nie wiem, czy sytuacja rynkowa sprzyjała też temu, żeby te słupki skakały, czy jakiekolwiek inne elementy również na to wpływały? Tego nie wiem, pewnie się nie dowiemy. Więc nie wiem, czy to jest tak w 100% mierzalne. Okej, okay, no dobra, ale to ja bym chciał trochę jakby też
kontynuując pytania, tak, od osób, które nas od jakby pojawiają, to faktycznie jakby trochę nawiązanie do tego, co powiedziałeś na początku, tak, że Tomasz Czolecki pyta, że branding zmusza do przemyślenia całego biznesu od początku do końca, żeby samemu go zrozumieć i nauczyć się, jak zakomunikować go światu. I ja bym chciał na bazie tego i tego, co ty powiedziałeś tutaj w tej chwili, zadać sobie takie pytanie, czy można robić branding w momencie, w którym mamy rozwiniętą firmę? I ja wiem, że to się później nazywa rebranding, ale czy ta faktycznie jakby ten moment, czy jest ten moment, że któregoś pięknego dnia można usiąść i sobie zadać pytanie, ty, ej, stop. Czy to, co my robimy, po pierwsze dalej jest tym, co chcieliśmy robić, bo to jest pewnie pierwsze pytanie, a po drugie, czy to, co robimy, jest dalej to, co, tym, co nam przyniesie rezultat? Czy jest taki moment, że powinniśmy tylko zakładając firmę myśleć o brandingu, czy właśnie powinniśmy regularnie do tego wracać? I po trzecie, czy my w ogóle wiemy, co robimy? Bo to też często tak jest, że przedsiębiorcy nie wiedzą, co robią, jak się później okazuje. Zadawać sobie pytania, te takie najbardziej podstawowe, powinniśmy sobie cały czas. To nie jest tak, że sobie raz nie odpowiemy i koniec. Moim zdaniem trzeba cały czas do nich wracać. Na przemyślenie tego, w jaki sposób chcemy się komunikować na rynku, moim zdaniem zawsze jest czas. Znaczy, bo tak jak mówię, w przypadku mikroprzedsiębiorców i startupów, gdzie jest dużo miłości własnej, zakochania się w sobie, i takiego poczucia, że my sobie poradzimy, bo to, co robimy, jest wyjątkowe i na pewno się uda, no to ten taki moment trochę cofnięcia się w naszym myśleniu się pojawia po jakimś czasie. Kiedy rzeczywiście to, co robimy, co rzeczywiście jest wyjątkowe, tak? No bo to są rzeczy wysokiej jakości, tak, które ja spotykam, ale one się jednak nie sprzedają. Tak, no bo też jakby jakość dzisiaj nie jest czymś, co może wyróżniać. Tak. Nasza konkurencja również tą wysoką jakość ma. I to jest taki wyłącznie bilet wstępu do tego, aby w ogóle konkurować. Więc jest to też moment na to, żeby się cofnąć i zastanowić, czym rzeczywiście jest marka, żeby sobie wyjaśnić w ogóle, czym ta marka jest. Ja tutaj akurat lubię najbardziej definicję Martiego Niemeyera, który mówi o tym, że marka to jest odczucie klienta na temat firmy, produktu czy też usługi, co jest fajną zmianą perspektywy, tak? Bo się nagle okazuje, że marka to nie jest coś, co należy do nas i nie ma znaczenia, co my o sobie myślimy, wyłącznie ma znaczenie to, co myśli o nas nasz potencjalny klient. Teraz bez takiego trochę zmoderowania tego, co ten potencjalny klient ma na nasz temat myśleć, to my oddajemy władzę w ręce klienta. Tak? On stworzy za nas naszą własną historię i być może będzie miał odczucia na nasz temat niezgodne z tym, jak my sami o sobie myślimy, ponieważ w niewłaściwy sposób o sobie opowiedzieliśmy albo opowiedzieliśmy w taki sposób, że ta opowieść nie ma żadnej wartości. Tak, bo opowiadamy o tym, że mamy fantastyczną atmosferę w pracy, świetnych, zaangażowanych pracowników, wysoką jakość i atrakcyjne ceny. To jest mnóstwo takich historii, a nasz produkt jest wysokiej jakości, bo składa się z takich, a nie innych elementów. To są absolutnie nudne historie, bo one nie pozwalają klientowi odpowiedzieć sobie na pytanie, czy ta firma, czy ten produkt, czy ta usługa rozwiąże mój konkretny problem. Też nie dostaję historii, z którą ja się mogę utożsamić, z którą ja się mogę odnaleźć. I teraz, żeby to zobrazować jakoś, to w zeszłym roku robiłem dla największego polskiego spa badania, innych obiektów spa w stali Polski, takich, które się mieściły w hotelach 4-5-gwiazdkowych. Fantastyczna firma, która sobie świetnie radzi na rynku, ale chciała sobie radzić jeszcze lepiej. No i teraz to będzie nawiązanie do butelki Coca-Coli, o której wcześniej wspominałeś. No i zajęłem się porządkowaniem komunikacji tej firmy. Po to, żeby było im łatwiej, żeby było im szybciej. Bo też komunikacja się porządkuje po to, aby nie trzeba było się za każdym razem zastanawiać, co i w jaki sposób należy zrobić. To żebyśmy wiedzieli, co możemy i w jaki sposób to robić. I to, co się okazało, to, że to wspomniałem wcześniej, większość obiektów spa ma tą samą kolorystykę, co do numeru, to jest w ogóle katastrofa, one są co do numeru, to same kolory, zdjęcia są takie same, ale co gorsze, te zdjęcia, które są na takim pierwszym punkcie styku, sobie robię, wyszukuję w wyszukiwarce spa relaksacyjne, wyszukują jakieś tam obiekty, wchodzę na stronę główną i to, co mnie wita najczęściej,
to jest młoda, 20-letnia kobieta w full make-upie, której twarz jest zwrócona ku mnie, ona jest taka blisko ekranu. Ona tak się na mnie patrzy, pokazując, że leży na tym łóżku do masażu. To tam się wszystko nie zgadza. Nie zgadza się to, że jest wyłącznie młoda kobieta. To jest w ogóle inna historia, dlaczego w reklamach występują kobiety 20-letnie. Jest w full make-upie, co się nie dzieje w spa. Nie można być na zabiegu w full make-upie. A po trzecie, to jest zupełnie nieciekawa historia, ponieważ klient, który przychodzi do spa, przecież nie kupuje leżenia na łóżku do masażu. Tak? On kupuje to, co może osiągnąć dzięki temu, że skorzysta z takiej czy innej usługi. Inna kategoria zdjęć ze strony głównych to są puste baseny z taką niezmąconą taflą wody. Tak jak miałbym sobie wyobrazić, że ja tam się zanurzam w tej wodzie i jest mi bardzo przyjemnie. Najczęściej są to zdjęcia bez ludzi. Być może dlatego, że łatwiej jest zrobić taką sesję bez ludzi w basenu niż zaaranżowaną sesję z jakimiś tam bohaterami. No ale znowu, ja nie chcę płacić za wejście do basenu. Chcę płacić za to, co mi to wejście do basenu da. Jaki mój konkretny problem rozwiąże. No i teraz te same usługi, te same produkty mogą rozwiązywać bardzo różne problemy i odpowiadać na bardzo różne potrzeby klientów. I o tym bardzo często firmy zapominają, żeby tak to opowiedzieć. Tak, oczywiście to, jak wygląda łóżko do masażu, jak wygląda pokój do masażu, jest istotne, ale nie w pierwszym, moim zdaniem, momencie kontaktu, kiedy rzeczywiście chcemy się jakoś odróżnić od tej całej reszty, która jest. Ja chcę od razu zrozumieć, że to miejsce, ten produkt, ta usługa rozwiąże problem, z którym ja przychodzę. Tak, jeżeli, nie wiem, chcę mieć lepszą energię na spotkaniach biznesowych, chcę, żeby moja twarz wyglądała na wypoczętą, bo będzie mi łatwiej sprzedawać, nie wiem, albo chcę mieć więcej energii dla moich dzieci, kiedy wracam do domu po pracy, a już nie mam siły dla nich, a powinienem mieć jednak, no bo one czekają na mnie, to być może jest to ciekawa historia do opowiedzenia, tak, że w tym miejscu, że tak powiem, nie wiem, wrócisz do swojego pierwotnego relaksu, odczujesz ten swój pierwotny relaks, cokolwiek sobie wymyślimy. Tak jak wspomniałem, jednak wciąż większość firm opowiada wyłącznie o produkcie, o usłudze, o cechach fizycznych, a bardzo mało opowiada o tym z perspektywy klienta. Tak? Ja znowu przez to zostawiając klientowi opowiadanie historii, tak, sobie tą historię dopowiem, a znowu pozwalając klientowi na to, aby jego odczucie, czy to, co on myśli na nasz temat, było niekoniecznie zgodne z tym, co my chcemy, żeby on na nasz temat sobie pomyślał. Tak? Bo potocznie się mówi, że te markowe produkty są takie, które są rozpoznawalne, które wszędzie widać. Tak? Dla mnie marka powstaje w takim pierwszym momencie, w którym produkt, usługa lub też człowiek, jak to się w psychologii mówi, staje się percepcyjnie dostępny. Tak? W sensie, kiedy pierwszy raz się gdzieś pojawia, mam pierwszy punkt, taki kontakt z potencjalnym klientem, no to on już coś na mój temat sobie pomyśli, czy coś sobie czy coś poczuje, tak, w kontakcie ze mną. Tak, to jest nawet taka sytuacja, jaką mamy w tej chwili. Tak? W sensie, ty jesteś znany w Polsce, ja jestem dużo mniej znany w Polsce, ale jakieś odczucie w tym momencie się na mój temat pojawia. Tak? I ono może być zgodne z tym, czego ja sobie życzę, jakbym chciał być postrzegany, żeby ludzie kojarzyli mnie z konkretną dziedziną, z konkretną wiedzą, cokolwiek sobie wymyślimy, ale może się okazać, że to odczucie nie będzie takie, jak ja bym chciał, żeby było. Nad czym staram się jednak pracować, żeby było takie, jak bym chciał, żeby było. Co nie znaczy, że u każdego się pojawi, tak? Bo ludzie z natury są nieobliczalni i mogą być bardzo różne reakcje. Dobra, ale jest pytanie, które trochę, jak zacząłeś o tym opowiadać, to ja sobie tak zacząłem, niestety, jak pewnie wielu ludzi, myśleć egocentrycznie. Tak, zacząłem krótko mówiąc, myśleć o sobie. Okej. Ja teraz pewnie to trochę tak się wyłożę, jak na kozetce. Mam pewien problem związany z brandem, który jest trochę na poziomie, czy można przegiąć, tak? Znaczy, ja faktycznie dość długo czasu poświęciłem na to, żeby sobie zbudować markę, która będzie jednoznacznie kojarzona z dwoma rzeczami, a mianowicie z dowożeniem rezultatów i z wysoką ceną. I to działa, tak? Znaczy, ludzie wiedzą, że jestem drogi i ludzie wiedzą, że dowożę rezultaty. Problem polega na tym, że pojawił się jeden temat, którego kompletnie nie kontrolowałem, a który się pojawia pewnie w ogóle w tym właśnie od momentu pandemii już w ogóle wybitnie często. I to nawet w zeszłym tygodniu miałem taką rozmowę, że ja siedziałem i oprócz tego, że moje ego rosło,
sobie pomyślałem, Hera, robisz coś źle, bo zadzwonił do mnie członek zarządu bardzo dużej korporacji i on rozpoczął rozmowę z takiej pozycji, delikatno mówiąc, poddańczo proszącej, znaczy takiej, że on powiedział: panie Wojciechu, ja wiem, że jest pan bardzo zajętym człowiekiem i ja nie mam takiego przekonania, czy znajdzie pan czas na to, żeby przygotować dla nas tam strategię rozwoju sprzedaży, ale gdyby się mogło tak zdarzyć, że pan by jednakże był tak miły, to umówmy się na spotkanie z całym zarządem, my panu opowiemy, jaki mamy problem i na bazie tego, jakby pan podjął decyzję i byłoby nam bardzo miło, gdyby pan rozpoczął pracę. Ja sobie pomyślałem, ty Hera, naprawdę to jest coś nie tak, znaczy w normalnej rzeczywistości, wiesz jak jest, znaczy, ja wiem jak jest, znaczy, ja wiem, że jestem w momencie tej rozmowy, jestem absolutnie już postawiony w takim, Jan do pionu, w takim wewnętrznie do pionu, chcę dla was pracować, tak, macie brand, który znam, brand, który kojarzę, macie wyzwania, które znam, jak opowiadacie, umiem to zrobić i kompletnie nie panuję nad tym obszarem, który mówi, wiesz, czy aby my na pewno jesteśmy do ciebie. I pytam o to naprawdę, bo jakby ja się od jakiegoś czasu zacząłem zastanawiać, ty, może ja powinienem naprawdę, nie wiem, już teraz na poziomie albo strategii to przemyśleć, albo później na poziomie operacyjnej bardziej komunikować, że nie wiem, zrobiłem ostatnio projekt nie tylko i wyłącznie, nie wiem, z perspektywy samochodów, tylko i wyłącznie dla Jaguara i Land Rovera, ale zdarzyło mi się również robić projekt dla Renault. No, jakby robię te projekty i tu, ale faktycznie częściej mówię Jaguar Land Rover, no bo jest bardziej sexy, no bo fajniej się o tym opowiada, no. No okej, okay, no dobra. Pytanie jest, krótko mówiąc, pytanie jest, czy jest zagrożenie, jeżeli strategicznie zbyt przegniesz, tak? Znaczy ewidentnie, wiesz, odcinasz dużą część rynku, również tą, której na przykład w moim przypadku nie chciałbym odciąć, bo to był, wiesz, ja faktycznie bardzo mocno dbam o zarządzanie terytorium sprzedaży i doskonale wiem, kto jest i kto nie jest moim klientem, ale tutaj miałem sytuację, że klient, którego ja postrzegam w kategorii my ideal customer, myślał o sobie nie, tak? I to już sobie myślę, kurczę, to już jest coś nie tak, no. Dobra, to bardzo trudne pytanie. Okej, okay, to jakby pierwsza myśl, jaka mi przyszła do głowy o tym, o czym opowiadasz. Mam nadzieję, że dobrze zrozumiałem twoje pytanie i tą. No wiesz, no, weź sobie sytuację, w której jest Grey Goose, tak? I ludzie przychodzą i mówią, kurczę, kupiłbym tą wódkę, ale mam tylko $100 na butelkę. I oni mówią, ty, ale my kosztujemy 60. Tak, ale myślenie jest takie, że ponieważ są tacy wyjątkowi, to stówa na pewno nie wystarczy. Okej. Okay. Dobra. Zacznę może trochę od innej strony, jeśli dobrze zrozumiałem ten twoje porównanie tych marek samochodowych. Mm-hmm. To jest też taka jedna rzecz, znaczy, w sensie ja robię trochę inaczej, w sensie ja nie opowiadam o wszystkim, co potrafię i co robię i dla kogo mogę pracować, bo zauważyłem, że to jest bardzo mało efektywne i tutaj chyba dobrym przykładem są też, znowu nawiązując do branży samochodowej, tak, firmy, które zdaniem Alarisa i teraz jego córki, Laury Lis, bo to ona prowadzi globalną firmę Lis, które rozrzedzają, rozwodniają swoją markę wtedy, kiedy, nie wiem, produkują samochody sportowe i były kojarzone, zakotwiczyły w głowie tą sportowość, ten pazur, jeśli chodzi o pojazdy, które produkują, a nagle, skoro mają kompetencje, umiejętności, zasoby, możliwości, zaczynają produkować SUV-y. I teraz z punktu widzenia klienta jest to jednak zgubna strategia, no bo teraz, kurczę, czy ta firma rzeczywiście, że tak powiem, w sensie to utrudnia komunikację, no bo teraz jest mnóstwo różnych wątków, które trzeba podjąć. W takim wypadku akurat Alris z Laurą rekomendują, żeby tworzyć oddzielny brand, który się będzie komunikował z innym segmentem rynku, żeby nie rozwodnić tego podstawowego przekazu. Tak, jeżeli jesteśmy kojarzeni z firmą Porsche, jesteśmy kojarzeni ze słowem sportowy. Zresztą w ogóle oni twierdzą, ja się chyba ku temu przychylam dosyć mocno, że ludzie nie kupują marek, ludzie kupują kategorie najpierw. Najpierw dokonują wyboru kategorii w swojej głowie, a dopiero później zastanawiają się, jakie marki są w tej kategorii. I teraz wyjaśnię, tak? Bo ich zdaniem marketerzy badają klientów, czy też badacze jacykolwiek badają klientów w momencie, kiedy ci wychodzą dokonać zakupu.
I wtedy ci klienci wymieniają mnóstwo różnych istotnych cech, na których im zależy przy zakupie konkretnego samochodu. Tak? Tam pojawia się cała masa różnych cech, ale nie do końca badają to, co w ogóle doprowadziło klienta do wyboru takiego, a nie innego samochodu. Tak? Czyli nie wiem, jeżeli dzisiaj najbardziej zależy mi, to taki banalny przykład, najbardziej zależy mi na bezpiecznym samochodzie, no bo dzieci, rodzina, tak, to jest ten aspekt, który jest dla mnie najistotniejszy, no to prawdopodobnie w kategorii bezpieczeństwo pojawi mi się jedna bardzo określona marka czy firma produkująca samochody, taka szwedzka, znana wszystkim. Mhm. Tak? Jeżeli myślę o samochodzie, nie wiem, prestiżowym, luksusowym, no to pewnie też mi się od razu wyświetlą bardzo konkretne marki samochodów. Może się wyświetlić więcej, ale któraś będzie pewnie liderem tego popu. Zadbała najbardziej o zakotwiczenie bardzo konkretnego słowa w głowach konsumentów, tak? No i to jest tak cała idea pozycjonowania, zakotwiczyć słowo w umyśle konsumenta. I teraz nie wiem, czy dobrze do końca zrozumiałem twoje pytanie. Jeśli nie, to ten wątek po prostu będzie sam w sobie, mam nadzieję, wartością. To ja też jestem za tym, żeby generalnie się bardzo mocno na czym skoncentrować i nie opowiadać zbyt wiele różnych historii. Co też spotykam u różnych osób, tak, więc jestem coachem i mogę pomagać tym i tym. Tak? I w końcu, kurczę, jak ja sobie to sam czytać, to ja nie do końca wiem, dla kogo ty jesteś albo w czym się specjalizujesz. Z drugiej strony, robiąc taką komunikację, utrudniam sobie ją bardzo, no bo im mniej się skoncentruję, tym mam więcej wątków do poruszenia i też trochę się rozwadniam, tak? Więc dzisiaj ja z kolei wyłącznie mówię o tym, że zajmuję się brandingiem i tłumaczę, czym tak naprawdę się zajmuję w prosty sposób. Tak? Zaczynając od tego, że pomagam firmom się odróżnić na rynku. Odcinam wszystko to, co jest związane z marketingiem, tłumacząc, nie zajmuję się marketingiem. Tak? To jest niezależna dziedzina, tym się zajmują inni, którzy mają dużo wyższe kompetencje niż w tym zakresie niż ja. Tak? I jeszcze podkreślając ten wątek, że chcę się wyspecjalizować, czy też skoncentrować na mikro i małych przedsiębiorcach. I teraz Wojtek, pytanie do ciebie, czy ja odpowiadam na twoje pytanie, bo nie mam pełnego przekonania. Nie, nie odpowiadasz w ogóle na moje pytanie, ale pokazałeś mi... Tak też czułem. Kurczę, ale teraz zacząłem sobie myśleć jakby o tym, co powiedziałeś, to jest super fajne, tylko zaczynam się zastanawiać, kurczę, to tak nie działa. Tak? Znaczy sobie, jak myślisz dokładnie sobie o sportowych samochodach, które weszły w rynek SUV, to właściwie wszyscy to zrobili. Tak? Znaczy mamy, już tam pominę Porsche, bo mamy Maserati z ich przepięknym samochodem, z przepięknym SUV-em i to jest w ogóle jakby, wiesz, kategoria, która absolutnie cudownie jakby cudownie urosła. Myślę o tym, ja bardzo długo pracowałem i zresztą dalej pracuję dla rynku motocykli. Był moment, że to, łącznie z tym, że zarządzałem salonem Yamahy, która ma również cruisery, czyli motocykle ciężkie, i jak do nas przychodzili klienci, to oni pokazywali na Midnight Stara, czyli absolutnie na lidera, znaczy na wiodący motocykl Yamahy w kategorii ciężkich motocykli, ludzie przychodzili i zadawali nam pytanie, po ile ten Harley? Tak? I to było główne pytanie, że przychodzili i mówili, po ile te Harleye? Tak? I to było jakby fajne. Harley oczywiście jakby znowu 12 lat pracowałem dla Harleya, więc akurat też ich strategię jakby dość dobrze znam. Dzisiaj dokładnie wchodzi w rynek motocykli turystycznych. Właśnie mieliśmy premierę Afryki. Przepiękny jakby zupełnie inny styl motocyklowy. Mamy elektryczny motocykl, wiesz, to jest w ogóle, wiesz, czyli dla ortodoksów to jest w ogóle, wiesz, totalna potwarz. Znaczy ludzie mówią, ale jak to w ogóle jest jakby możliwe i jak to się może wydarzyć. Więc faktycznie ten element jakby trochę przebranżawiania się, czy też przebrandowiania, o nie przebranżawiania, tylko brandowania, czy też rebrandowania się, no jest jakby elementem trochę gdzieś tam pojawiającym się i stałym. Ale to ja bym z tego poszedł do takiego pytania trochę, jeżeli mówimy o małych i średnich przedsiębiorstwach, bo znaczy się mówić o dużych firmach, które zadaje nam Tomasz i to jest pytanie, którego, no właśnie, kurczę, ono zahacza o jeden wątek, z którego ja sobie najbardziej dworuję. Chyba są dwa wątki, z których sobie najbardziej dworuję. Jedno to jest opowiadanie historii i storytelling, drugi są marki osobiste. Ale to jest dokładnie to pytanie, jak postrzegacie korelację pomiędzy marką osobistą a marką firmy? Tak? Czy częstą praktyką jest opieranie firmowej na osobistej? Kurde, no proszę bardzo, panie ekspercie od marek. Ja się nie będę wypowiadał, bo ja uważam, że marka osobista jest największym bełkotem i wymysłem marketingowym, jaki można było zrobić. Znaczy gość, który faktycznie usiadł na warsztacie z tobą i powiedział, dobra, wymyślmy koncepcję
i wypromujmy ją i stwórzmy kategorię marki osobistej. To jest zaraz ten, który wymyślił moim zdaniem ten, no, turkusowe organizacje. Znaczy, wymyślmy coś, co jest o niczym. No. Dobra, ja generalnie mam takie poczucie, że w kategorii branding, czy w kategorii marka, czy przy tym pojęciu jest mnóstwo takich subkategorii, które moim zdaniem są absolutnie nieistotne i bez znaczenia. Tak, ludzie mówią o budowaniu marki B2B, B2C, mówią o internal brandingu, o external brandingu, o employer brandingu i tak dalej, i tak dalej. Tak? Wszystko to jest jedno generalnie i to samo, jeśli chodzi o pewne zasady działania. W przypadku marki osobistej, to ja chyba tego nie traktuję też jako oddzielną kategorię. Myślę, że można budować markę firmy, albo budować markę osobistą. Tak? Siłą rzeczy ty budujesz markę osobistą, koncentrując się w swojej historii, na tych elementach, które chcesz, żeby były zapamiętane i jak chcesz być postrzegany. Tak? Nie opowiadasz o wszystkim, co robisz w życiu, albo co potrafisz, albo czym się zajmujesz. Tak, to trochę jest jakby dla mnie z marką osobistą jest trochę podobnie jak z firmą, tak? Na czym chcemy się skoncentrować w naszej opowieści. Tak, oczywiście nie ma czegoś takiego, że jak ktoś tworzy markę osobistą, to teraz weź mnie wykreuj, nie? Powiedz mi, jaki mam być, a taki będę i tak będę postrzegany, no bo jednak mimo wszystko ostatecznie na koniec dnia marka musi być oparta o prawdę. Tak? W sensie, poza tym nie będę autentyczny, tak? Jeśli nagle będę udawał kogoś, kim nie jestem. Tak, no bo nie przeskoczę, nie wiem, swoich ograniczeń, swoich manier, swojego sposobu zachowania i bycia, czy cokolwiek tam sobie wymyślimy. Tak, oczywiście mogę się na czymś bardzo mocno skoncentrować, tak, i być postrzegany jako osoba zajmująca się konkretną rzeczą, pomijając różne inne aspekty mojego życia, no bo po co wszyscy mają o mnie wszystko wiedzieć, co ja robię w czasie wolnym albo co mnie pasjonuje. Dla mnie jakby idea budowania marki osobistej czy marki firmowej jest bardzo podobna. Te same elementy, ten sam proces trzeba przejść. Więc jakby nie widzę tej różnic, jeśli chodzi o pewien proces. Jedyna różnica jest taka, chociaż nie wiem, czy też do końca, tak? No bo o ile markę firmy można stworzyć, to jeśli wewnątrz nie będzie ludzi, którzy są w stanie całym swoim życiem, zachowaniem, sposobem bycia od swojego klienta świadczyć za to, co my mówimy, czy uwiarygodnić to, co mówimy, no to i tak to szlak trafi. Tak to się też nie można tak do końca wymyślić tych historii. Co się staje trochę bardziej skomplikowane, no bo jak się okazuje, kiedy mamy strukturę składającą się z tysięcy osób, mówiąc o wielkich korporacjach, no to ludzi trzeba pewnych rzeczy nauczyć. Tak? W sensie, jaką markę rzeczywiście stworzyliśmy my, liderzy tego biznesu, czyli najczęściej Chief Branding Officer i CEO. Tak? I teraz cała ta filozofia musi przez wszystkich przepłynąć i wszyscy muszą, że tak powiem, ją żyć, ją pokochać i, że tak powiem, uwiarygadniać. W przypadku marek osobistych wydaje mi się, że jest ciut prościej. W przypadku małych firm jest podobnie proste jak w przypadku marek osobistych. No, dużo większe zadanie jest w przypadku korporacji, tak, z którymi ty pracujesz. Bo ja miałem doświadczenia z dużymi strukturami, w których pytałem pracowników wykonujących konkretne usługi dla klientów, po co ty robisz to, co robisz, albo po co ta firma robi to, co robi, czy to, co wykonujesz swoim rękoma, bo bardzo często słyszałem, że robimy to po to, żeby zarabiać pieniądze, co jest absolutnie katastrofalnym podejściem, bo jeżeli jest pracownik, który jest na etacie, otrzymuje konkretną sumę pieniędzy za swoją pracę, no to on musi mieć coś więcej niż tylko taką świadomość, że robimy to dla pieniędzy, musi absolutnie czuć i rozumieć, co ma zmienić w życiu klienta i co my wszyscy razem jako firma chcemy w życiu tego klienta zmienić. Wiesz, ale teraz znowu byśmy doszli do takiego momentu już trochę na poziomie komunikacji, że to jest strasznie trudne, żeby to później przełożyć. Ja jestem teraz w takim momencie, który mnie frustruje strasznie, znaczy bo mam dłuższą przerwę pracy bezpośrednio ze sprzedawcami w automotive. Jakiś czas temu sobie powiedziałem, że muszę trochę odpocząć i teraz jestem na etapie kupowania samochodu. I ja jestem gotów się zabić własną pięścią. Znaczy, dzisiaj poprowadziłem, nie wiem, z 12 rozmów ze sprzedawcami samochodów. I ja po każdej z tej rozmów odkładam telefon i mówię, to jest niemożliwe. Znaczy, to jest absolutnie niemożliwe. Jesteśmy w 2021 roku.
a ludzie o tym, co ty mówisz, ich to w ogóle nie interesuje. Znaczy pierwsze pytanie, jakie mi ludzie zadają, to jest, jaki pan wybrał samochód. Drugie pytanie, jakie mi zadają, jaki pan chce mieć silnik. Trzecie pytanie, jakie mi pan zadaje, jakie opcje dodatkowe. A nikt mi nie zadaje jednego pytania. A gdzie pan, kurwa, chce nim jeździć? A z kim pan chce jeździć? A czym pan jeździł do tej pory? A jak, i teraz wiesz, masz jakie markę. Jakie wrażenia? Tak? I teraz wiesz, masz kategorię dokładnie o tym, ty powiedziałeś, że nie wiem, Volvo opowiada o swoim bezpieczeństwie. Nikt mnie nie zapytał, tak, panie Wojtku, czy bezpieczeństwo jest dla pana ważne? BMW ma swój piękny tagline, radość z jazdy, i naprawdę żaden sprzedawca mi nie zadał pytania, panie Wojciechu, a jak pan definiuje radość z jazdy? Znaczy, gdybyśmy mieli sobie wyobrazić, że jadąc tym samochodem chce się pan uśmiechać, to co by to takiego musiało być? Ale odpowiadając na twoje pytanie, bo z jednej strony mamy faktycznie ludzi, którzy są dokładnie chief brand managerami, którzy mówią, dobra, zbudujmy kategorię, która się będzie jednoznacznie kojarzyła, w przypadku dokładnie Volvo z bezpieczeństwem, w przypadku Mercedesa z prestiżem, w przypadku BMW z radością z jazdy i takim dokładnie jakby prawdziwym fanem, ale faktycznie na określonym poziomie. Z perspektywy, nie wiem, innych mógłbym wymienić pewnie, bo znam wszystkie pewnie kategorie, moglibyśmy sobie powiedzieć te wszystkie rzeczy, które tam są zakotwiczone, po czym dochodzi to do poziomu operacyjnego, i ludzie mówią, ej, ale to nie ma znaczenia. Kalkulacja. Pan mi powie, jakie parametry i później przejdźmy, jakie finansowanie. 36 miesięcy, dobra, jaka wpłata własna taka. Maksymalna wartość jest dualna, wyślę panu cennik. I później ten gość dzwoni do mnie i mówi, jak pan ocenia ofertę? Ja mu powiem, a wie pan co, nie czuję w tej ofercie, nie widzę radości z jazdy. I on patrzy na, wiesz, i ja widzę, jak on nam siada po tej drugiej stronie, mówi, ty świr. Naćpał się, tak? Samochód chce kupić, a chce kupić radość z jazdy, mimo tego, że reprezentuje kategorię, która powinna być o tym. Wiesz, to jest strasznie trudne. I trochę zadaję pytanie dokładnie, co marki mogą zrobić z tym, że jak już sobie z tobą wybudują tę kategorię, żeby to żyło, tak? Bo to nie chodzi o to, żeby ta, wiesz, strategia była zapisana sobie w dużym notesie prezesa lub też chief brand managera, tylko jak to przekuć dalej? Nauczyć pracowników, w jaki sposób mają się komunikować ze swoimi klientami, jakie doświadczenie mamy budować. To wydaje mi się, że jest nic innego, jak taki już, no to jest ten internal branding, taka nauka wewnątrz organizacji, też firmy, w jaki sposób to robić po prostu, żeby wyjść z tej starej szkoły obsługi klienta, żeby zadawać właściwe pytanie, pokazywać klientowi, że my nie oczekujemy, że ty wiesz, czego chcesz. To pewnie jest cała grupa klientów, którzy siedzą, porównują, sprawdzają, wiedzą doskonale, czego chcą, ale żeby nauczyć tego pracownika, jakie właściwe pytania należy zadawać, po to też, żebyś ty się czuł dobrze, że ktoś rzeczywiście się interesuje tym, jaki masz problem, co chcesz osiągnąć, jak wygląda twoja wizualizacja sukcesu, kiedy kupujesz ten samochód. Ale czy ludzie są tym zainteresowani? To jest takie, wiesz, rzeczywiste moje pytanie, bo ja wiem, że ja absolutnie, że to jest mój taki odwieczny dylemat, tak? Znaczy, czy z jednej strony masz ten moment pod tytułem zarząd, pod tytułem właściciel firmy, który chce to zrobić, i dalej, czy ludziom starcza zapału, żeby faktycznie, wiesz, każdego jednego dnia przypominać? Bo to jest trochę pytanie, wiesz, bo to jest, oczywiście ja mam tego świadomość, tak, że to jest później, czy menedżer chodząc, robiąc pod poranną odprawę, na porannej odprawie, dzisiaj na Teamsach, być może w salonie, mówi, ej, słuchajcie, dzisiaj naszym najważniejszym parametrem jest KPI, który się nazywa Made My Day, tak? To jest mój ukochany KPI biznesowy, tak? Liczymy to, ilu klientów po kontakcie z nami powie, że to był najcudowniejszy moment w jego dnia. Znaczy, że moment, dokładnie punkt styku z naszą marką będzie tym punktem, w którym on się uśmiechnie. Kuźwa, nikt tego nie robi. Pytanie jest, ile samochodów dziś sprzedamy? Ile zamówień dziś przyjmiemy? Ile, wiesz, i ta cyfra zawsze zabija to, o czym ty mówisz. Na pytanie, ile moglibyśmy sprzedać, gdybyśmy robili to inaczej, lepiej, mądrzej. Dobra, ja to wiem, ty to wiesz. Teraz pytanie jest, dlaczego to jest tak rzadkie? Ja nie wiem, wiesz co, ja mam takie, ostatnio właśnie jestem po sprawdzeniu, nie wiem, ponad 100 prac studentów, których próbuję nauczyć takiego myślenia o budowaniu marki. I tak na podstawie tych prac chciałem zobaczyć, na ile rzeczywiście oni w pewien sposób myślą. Wiedząc też, że oni mają oprócz moich zajęć, mają też zajęcia z różnymi innymi wykładowcami, zajęcia marketingowe i takie, a nie inne. I z przerażeniem patrzę, jak wszędzie się pojawia jakaś taka stara szkoła komunikacji. Tak? To, o czym wspominałem. Tak? Jakość, obsługa przez, nie wiem, najbardziej wykwalifikowany zespół, atrakcyjne, czy też konkurencyjne, czy też najniższe, to jest po prostu 80% prast.
pracę, w sensie robimy coś fantastycznego, najwyższej jakości, mamy najbardziej wykwalifikowanych ekspertów, ale mamy też najniższe ceny jednocześnie. Na dzień dobry to zgrzyta. I ja nie wiem, gdzie ludzie nabywają takiej wiedzy, że tak to należy robić. I ja sobie w pewnym momencie stwierdziłem, że jakoś sobie muszę z tym tematem też od strony takiej merytorycznej poradzić, wiedząc, że nie znajduję na polskim rynku dobrej literatury tematu, więc stwierdziłem, że zacznę szukać dalej i zacznę pytać tych, którzy zjedli na tym zęby, którzy są globalnymi gwiazdami w kategorii budowania marek. Zapytam ich, jak to się naprawdę robi, z jakiego w ogóle myślenia, z jakiej filozofii, jak mam zaprogramować mój mózg, aby robić to we właściwy sposób. Nawet jeśli to nie jest dzisiaj jeszcze popularne, ale wiemy już dzisiaj, patrząc na to, co się dzieje na Zachodzie, że to jest przyszłość. Więc stąd jakby sobie wymyśliłem ten mój cykl rozmów z największymi gwiazdami światowej sławy, ekspertami w dziedzinie brandingu. Także po to, żeby tworzyć ciekawy content, a z drugiej strony po to, aby mieć wiedzę z pierwszej ręki. Bo to, w jaki sposób ci ludzie przekazują swoją wiedzę, jak się nią dzielą, jak opowiadają pewne rzeczy, to jest absolutnie niespotkane. Znaczy, ja tego czegoś takiego nie widziałem na naszym rynku. Stąd też jakby powstała idea rozwoju tego projektu w postaci podcastów, a za chwilę w postaci konferencji, która zaproszenia tych ludzi do nas, na nasz rynek. Czyli największych ekspertów na książkach, których, że tak powiem, ci bardziej świadomi wyrośli. Bo jak się okazuje, nikt z Polski nigdy w ogóle, ani prasa, ani żaden marketer, ani żadna agencja, nikt się z nim nie kontaktował, nigdy, przenigdy. Co było zaskakujące, że taki Martin Niemeyer, tak, który napisał fantastyczną książkę Odwracanie marki, czy The Brand Gap, moim zdaniem jeden z trzech, bo dołączył do tego książkę Davida Breyera, Brand Intervention. To są takie trzy książki, które moim zdaniem są najlepsze na rynku. I w ogóle nikt nigdy nie pokusił się o to, aby napisać, zapytać, przeprowadzić wywiad, porozmawiać, zaprosić do nas na nasz rynek, a są niesamowicie otwartymi ludźmi, więc ja sobie gdzieś tak, to jest jeden ze sposobów moich na to, aby mieć tą wiedzę z pierwszej ręki. Nawet jeśli ona nie jest jeszcze super popularna u nas, a widzę i wiem, że na Zachodzie to jest coś normalnego, inaczej się tego nie robi. Robię też to po to, aby mieć tą wiedzę podaną w taki sposób, znaczy wiedzieć, jak to podawać innym, bo jest mnóstwo książek na naszym rynku, czy mnóstwo tekstów w sieci, które chyba są pisane w taki sposób, aby sprawiły głównie radość piszącemu, albo mają sprawić taką radość czytania, a niekoniecznie zostawiają na końcu taki efekt, o kurczę, wiem, jak to robić. Tak? To jest proste, to jest banalne, to są proste pytania. I wiem dokładnie, jak pewne rzeczy robić na Zachodzie, to tak się tą wiedzę sprzedaje. Kiedy ja pierwszy raz rozmawiałem z Martin Niemeyerem, to byłem na początku trochę zniesmaczony. Jezus Maria, jaki to jest banał. Ile razy on powtórzył to samo? W ilu pytaniach praktycznie odpowiedział na to samo? Ale potem sobie na końcu pomyślałem, kurczę, ja pamiętam, wiem doskonale, jak pewne rzeczy robić. Zostały mi konkretne myśli w głowie, tak, nie zostałem przytłoczony dużą ilością informacji. I to mnie tak zafascynowało. I potem z każdą kolejną z osób, z którą rozmawiałem, było bardzo podobnie. Wbijane do głowy bardzo konkretne myśli, bardzo konkretny sposób myślenia, bardzo konkretne pytania, które mają inspirować, wywoływać taką refleksję. I rzeczywiście dawać takiego kopa energetycznego, że ja w końcu wiem, jak pewne rzeczy się robi. To jest przydługa dygresja się zrobiła z tego. Dobra, mamy kolejne pytania. Tutaj Maciej napisze, najlepsza strategia marki na dzisiaj to nadal u nas obsługa klienta. Jesteśmy w tym nadal fatalni. Zaczynam myśleć, że to kwestia kulturowa u nas. No proszę, bo ja za chwilę, Maciej, bardzo Ci dziękuję za ten komentarz, bo ja za chwilę chętnie do niego rozwinę w kategorii również pandemii. Tak? Znaczy, że ja na początku pandemii miałem nadzieję, że to nam przyspieszy proces rozwoju pozytywnego, że my się zaczniemy bardziej starać. Dzisiaj po 10 miesiącach jestem przekonany, że przegrywamy. Znaczy, z każdym miesiącem jest jeszcze gorzej. Znaczy, że w ogóle my jakby
absolutnie, mimo tego, że tych klientów jest i będzie coraz mniej, my jesteśmy jeszcze bardziej na nich obrażeni i jeszcze bardziej ich nie lubimy i jeszcze mniej czasu im poświęcamy. Bo jest tam trudno wszystkim w życiu, to jeszcze mają mieć dobrą energię dla klientów. Nie, no, nie, żartuję. To jest w ogóle taki wątek bardzo ciekawy, bo ta obsługa klienta jest niesamowicie istotna. To jest pierwszy punkt styku z klientem bardzo często. To jest to pierwsze doświadczenie klienta z nami i on musi współgrać z tym, co my komunikujemy. Tak? Więc jeśli piszemy, nie wiem, że obsługa z uśmiechem, czy serwis with a smile, i wszędzie po prostu tłuczemy taką etykietę, a nagle, jak kiedy spotykamy sprzedawcę, czy dzwoni do nas handlowiec i my tego uśmiechu nie czujemy, to na dzień dobry coś nam zgrzyta. Cholera jasna, oszukali nas, obiecywali uśmiech. Ja nie wiem, jak się odnieść do tego, o czym ty mówisz, że twoim zdaniem jest teraz gorzej niż było, albo na pewno jakby ta sytuacja nie wpłynęła pozytywnie na taką dobrą, fajną, przyjazną obsługę klienta, zwłaszcza, że teraz jest fantastyczny moment dla firm na to, aby pokazać coś więcej, aby czymś się rzeczywiście wykazać w stosunku do klientów, żeby rzeczywiście wykorzystać tą szansę na to, żeby trochę tego rynku wygrać, kiedy dotychczas nam się nie udawało go wygrać, na to, żeby zbudować z nim znacznie lepszą, mocniejszą relację, pokazując mu, że my rozumiemy to, z jakimi problemami on się dzisiaj mierzy i my mu pomożemy je rozwiązać, tak? Czy wiemy dzisiaj, że pomimo tego, że jest szczepionka i za chwilę ona będzie podawana, miejmy taką nadzieję, masowo, to wcale nie oznacza, że nasi klienci mają mniejsze obawy, tak? I trzeba będzie im pomóc poradzić z ponownym wyjściem do tego świata zewnętrznego, który nadal będzie pełen zagrożeń, czy możemy się czuć tacy zaniepokojeni. Więc to mnie trochę dziwi generalnie, w sensie nie wiem, czy są na to jakieś dane, czy są tylko twoje obserwacje, bo jakby rozumiem to, że nadal z obsługą klienta bywa u nas różnie i dziwi mnie to, że firmy tego nie rozumieją. Czasami mam takie poczucie, że jest zatrudniany pracownik na szybko, bo potrzeba kogoś, kto będzie obsługiwał klienta. Co to znaczy obsługiwał klienta? Tak? W sensie podawał mu towar spółki i odpowiadał na jego potrzeby, które on wyartykułuje, czy będzie mu pomagał jakoś więcej w lepszy sposób, ale też dziwi mnie to, że firmy sobie nie zdają z tego sprawy, jak jeden pracownik potrafi wiele zepsuć. Tak? W sensie o 9 przypadkach fantastycznej obsługi nikt nie napisze, ale o jednej po prostu w topie, po prostu poleci cały internet, co się już zdarzało. Ja też miałem taką sytuację w jednej z sieci sklepów, której komunikację uwielbiam, i to, jak ona do mnie mówi, i to, jakimi treściami się dzieli. I dotychczas byłem zadowolony i mam bardzo konkretne oczekiwania w stosunku do obsługi, ale trafił mi się taki przypadek pracownika, który się wybił mnie trochę z rutyny, takiego standardu obsługi klienta i trochę mi popsuł tym dzień. To momentalnie jakby spowodowało mnie takie odczucie, taki moment zawieszenia, czy z tą marką jest nadal wszystko dobrze, czy to jest nadal ta firma, od której ja chcę kupować. Taki moment refleksji, że powinienem się znowu zastanowić, tak? Znowu zwrócić uwagę na pewne elementy. Jak dla mnie jakby dzisiaj ten customer experience, czy ta niedobra obsługa klienta, tak? Budowanie fantastycznego doświadczenia u klienta, to jest coś, co powinno być kluczowe w każdym biznesie. Bo ludzie będą pamiętali doskonale, jak się czuli w kontakcie z tobą. Trochę mnie to dziwi, że jest z tym problem. Wiesz co, znaczy, dobra, to mnie w ogóle trochę nie dziwi. Znaczy, mnie dziwi, że ja mogę mieć oczekiwanie, że będzie lepiej, bo jednakże tutaj sięgnę do jednakże swojego bazowego doświadczenia, czyli do psychologii, tak, i podstawowy błąd atrybucji, czy też błąd atrybucji centralnej, który jednakże faktycznie powoduje, że sukcesy przypisujemy sobie, porażki czynnikom zewnętrznym, i dzisiaj te porażki sprzedażowe bardzo łatwo jest przypisać, że przegrywamy na rynku, nie dlatego, że mamy gorszą obsługę klienta, bo się nie rozwijamy lub też w ogóle tylko że bo jest pandemia, i to faktycznie powoduje takie duże rozleniwienie i łatwość przyznania się, że nie zrobiliśmy wyniku, nie pozyskaliśmy klienta lub też mamy negatywne opinie na, nie wiem, na Google'ach, bo klienci są sfrustrowani, tak, bo to jest ich wina, bo wiesz,
wiesz, no bo łatwo jest powiedzieć dzisiaj, no klient był zdenerwowany, no bo obiektywnie rzecz biorąc, większość z nas dzisiaj jest w jakiejś sytuacji nerwowej, mamy podniesiony próg wrażliwości, czy też obniżony próg wrażliwości, łatwiej się irytujemy, krótko mówiąc, łatwo popadamy w takie rzeczy, więc łatwiej jest powiedzieć, kurczę, ej, to nie nasza wina, zamiast powiedzieć, hej, to może w takim razie, skoro klient ma obniżony próg wrażliwości, tym bardziej musimy być jeszcze bardziej na nim skoncentrowani i musimy go bardziej lubić. No. Ale to już to już jest taki, wiesz, też jest element, który gdzieś tam jest trudniejszy. Pójdźmy dalej, mamy dwa pytania dotyczące podobieństw, przecież komentarze. Krzysztof pisze, że podobieństwa nie służą naśladowcom. Nie ma już dziś na rynku tych, co próbowali nas naśladować. To mówi z perspektywy swojego biznesu. I Tomek pisze, że czasem lepiej być podobnym w sytuacji, gdy produkt lub usługa są skomplikowane na tyle, że analogia umożliwia sprzedaż. To trochę prawda jest. Znaczy, że jak wchodzisz na rynek, który jest trudny dla klienta do zrozumienia, to czasami łatwiej jest mówić, jesteśmy tacy jak. Tak? Znaczy my jesteśmy... Zresztą większość startupów to robi, tak? My jesteśmy takim Uberem, tylko nie wiem, w mikrofonach, tak? My jesteśmy takim Uberem, tylko że w tym, żeby po to, żeby wytłumaczyć trochę, wiesz. Okej, okay, żeby klienta osadzić w jakiejś kategorii konkretnej. Tak, dokładnie po tak. W czym się znajdujemy. Znaczy, to my jesteśmy taką kolą, tylko nie koka. No. Znaczy, generalnie jakby niby to samo, ale trochę inaczej. O, to bardzo ładne. Czy w ogóle małe przedsiębiorstwa są zainteresowane zagadnieniem customer experience? Znaczy, czy faktycznie w tej twojej grupie ludzie dzisiaj mówią, dobra, pogadajmy właśnie sobie o tym, no właśnie, czym jest ten cały customer experience, czy też idąc trochę dalej, być może w ogóle customer journey całe. Znaczy w przypadku mikro i małych, to w sensie nie rozwijamy tego tematu do takiego poziomu na pewno, o którym ty mówisz, tak, cały customer journey, tak, w sensie więcej mówimy o tym, jakie doświadczenie chcemy jakby kreować, tworzyć, jak chcemy być postrzegani, jakie odczucie mamy wywoływać niż na temat customer experience, ale tutaj mówimy o firmach jedno- czy dwuosobowych, to są prawie takie marki osobiste, gdzie osoba właściciela, osoba zarządzająca, osoba produkująca, to jest jedna i ta sama osoba, tak, która całym swoim życiem będzie świadczyła i kreowała to doświadczenie. To są naprawdę takie mikrofirmy. W przypadku trochę większych struktur, wydaje mi się, że ten temat jest cały czas mocno raczkujący. Żeby tak rzeczywiście profesjonalnie, rzetelnie do tego podejść. Wydaje mi się, że to się zmienia i coraz więcej firm zaczyna o tym mówić, zaczyna próbować okiełznać ten temat. Często się niestety zatykając jakimiś skomplikowanymi teoriami czy metodologiami, w sensie potem dostają mnóstwo narzędzi i nie wiedzą, jak wypełnić te tabele wszystkie, zamiast wyjść z takiego bardzo podstawowego poziomu, czym to tak naprawdę jest i co my musimy robić i w jaki sposób my musimy dowozić, jak każdy z nas, każdy pracownik, tą obietnicę, którą złożyliśmy na rynku. Tak, jeżeli wszyscy mamy obsługiwać z uśmiechem, no to wszyscy się musimy uśmiechać. O, piękne. Michał zadaje pytanie, czy istnieją konkretne strategie budowania marki dla małych czy też mikroprzedsiębiorstw, które nie sprzedają usług w sposób klasyczny, bo na przykład nie mogą. Tak, patrz sektor medyczny, tak? Czyli czy też sektory regulowane, nazwijmy to. No, proszę bardzo. Okej, okay, rozumiem, że mówimy o firmach, które mają pewne ograniczenia w komunikowaniu. Tak. Pewnych rzeczy. Znaczy, moim zdaniem w dużej mierze te ograniczenia są takie ograniczeniami marketingowymi. W sensie nie możemy korzystać z konkretnych narzędzi czy z konkretnych mediów do tego, żeby zakomunikować to, co robimy, czym się zajmujemy. Bo tak rozumiem to pytanie. Więc co do idei budowania marki czy też strategii brandingowych, to moim zdaniem znowu nie ma specjalnie różnic. Tak? Ograniczenia się pojawiają jakby w tym wypychaniu, tak? Nie możemy wypychać naszych komunikatów, tak, z pomocą, nie wiem, mediów społecznościowych, czy prasy, czy cokolwiek innego. Więc pytanie, co możemy zrobić, jeżeli tego nie możemy wypychać, tak? Jakimi treściami, w jaki sposób możemy się dzielić po to, żeby budować fantastyczną relację z naszym odbiorcą, który przy okazji dowie się, bo sobie doczyta, kim my jesteśmy, co my robimy. Tak? Więc jakby tutaj pomysłów jest mnóstwo. Trzeba sobie uświadomić to, że reklama nie sprzedaje. Tak? To jest też takie coś, co ja spotykam bardzo często, że zajmujemy się głównie wypychaniem tych reklam w mediach społecznościowych,
i jeszcze czytamy wcześniej poradniki 10 trendów w tworzeniu postów na mediach społecznościowych i nagle wszyscy z nich korzystamy i wszyscy wyglądamy podobnie. Kiedy modne stają się ramki, wszyscy mamy ramki, wszyscy wyglądamy podobnie za chwilę. A to jest inny wątek, ale reklama sama sobie nie sprzedaje, bo żeby reklama sprzedawała, najpierw trzeba zrobić coś więcej. Najpierw trzeba zbudować, wytworzyć u klienta zaufanie, zbudować z nim relacje, czy zadbać o te różne touchpointy, czy te miejsca, w których przybijamy piątkę z klientem, z których oczywiście możemy korzystać, albo takie, które są dla nas najbardziej odpowiednie i dopiero później reklama może sprzedawać. Ja nigdy niczego oficjalnie czy bezpośrednio sprzedażowego jeszcze nie zakomunikowałem na rynku. W sensie nigdzie nie napisałem, że można mi do czegoś wynająć albo mogę z kimś współpracować. Przynajmniej póki co tego nie robiłem, ale buduję relacje z rynkiem i pewne rzeczy się sprzedają. Więc w przypadku niby tych branż, które są mają pewnego rodzaju ograniczenia. Chyba rozmawiałeś w kwestii prawników, jak prawnicy mogą się komunikować, więc to myślę, że też taki materiał, do którego można wrócić. Jakby ograniczenia też pobudzają trochę kreatywność, jak dla mnie. Jeżeli czegoś nie możemy robić, to zastanówmy się, co innego moglibyśmy zrobić, aby tą relację z klientem zbudować. I w moim odczuciu nawet takie ograniczenie, takie mentalne w naszej głowie, jakiś sygnał słyszę z tyłu, że nie możemy wypuścić reklam i teraz co zrobić, aby zbudować relację z klientem, może być takim fajnym stymulantem, stymulującym nasze myślenie, jaki w inny sposób możemy z nim zbudować relację, w jaki sposób inny możemy zaspokoić jego potrzeby, żeby w jaki sposób możemy sprawić, aby on nam zaufał. Jak on nam zaufa, to on, ja wierzę w to bardzo, że on znajdzie w sensie informacje o naszych produktach, usługach czy naszą ofertę. Kurczę, wiesz, teraz w ogóle powiedziałeś o bardzo ważnej rzeczy, znaczy o rzeczy, która pewnie jest znowu często pokazywana jako jakiś tam trend, że najprawdopodobniej, nazwijmy to, klasyczny sales funnel się wywali, czy też lejki się wywalą, że to nasze wielkie przywiązanie do generowania leadów, które jest niczym innym jak przeniesienie ze starego świata, czyli ze świata offline'owego trafiku po prostu, takiego zwykłego i takiego dokładnego pomiaru, ilu klientów weszło do sklepu i reklama dokładnie temu służy, czyli naganianiu ruchu, czyli temu, żeby klienci weszli do naszego sklepu, leadów, czyli dokładnie, żeby złożyli swoje dane i zostawili. Tak, to co się zgadza, to ona nie sprzedaje. Dopiero później, jak już klient wejdzie, to ma ten pierwszy kontakt, ma pierwszy experience, ma pierwszą możliwość zweryfikowania obietnicy, która mu została złożona z tym, co się dzieje, ma możliwość wejścia w kontakt. No tylko kurczę, wiesz co, ja nie mam przekonania, znaczy dobra, mam przekonanie bardzo dobre, bo znam mierniki, które zresztą widzę bardzo często, że w firmie jest takie myślenie, wiesz, połączmy to wszystko, sprawdźmy jakość tych leadów, zweryfikujmy, czy te leady właściwie są dla nas w ogóle od samego początku, czy ten klient, który przyszedł, to jest nasz segment. Wiesz, bardzo często widzimy, że ludzie się ekscytują tym, że przyszło do nich bardzo dużo klientów out of the target, że tak powiem, którzy tylko zabijają organizację. Znaczy każdy klient spoza targetu jest kosztem, tak? No bo on zajął jakieś zasoby. On po prostu nam zmarnował trochę czas. Tak? Znaczy ja to zawsze będę przypominał jako pracę poza targetem, trochę nawiązując do tego, że jest z nami Maciej, który zadawał nam pytanie już dzisiaj, czyli Maciek Strauss z hotelarstwa. Ja nie zapomnę, jak kiedyś jeden z naszych klientów w bardzo dawnych czasach wpadł na absolutnie idiotyczny pomysł, czyli żeby z pomocą jednego z portali do sprzedaży grupowych pakietów przyciągnąć gości, w związku z czym sprzedał na tym grupowym portalu bardzo weekend w tym hotelu, no i był to hotel czterogwiazdkowy, bardzo bym powiedział taki w tamtych czasach faktycznie na granicy prestiżu i ściągnął klientów, którzy byli totalnie spoza jego targetu, no co zakończyło się
gigantycznymi kosztami, bo ludzie ze śniadania wynieśli masełko w opakowaniach i dżemy i naprawdę zniknęło całe śniadanie. Znaczy mam, ponieważ jakby to był, jest nasz, znaczy do dziś jest nasz klient, tak, i miałem pełny raport, to oni powiedzieli, że czegoś takiego jeszcze nie widzieli. Znaczy po prostu przyszli ludzie, którzy przyjechali tam absolutnie z siatkami, nastawieni na to, że trzeba wynieść wszystko, co da się wynieść. Tak? Znaczy pewnie ręczniki nie, bo one są bardziej monitorowane, ale wszystkie pozostałe rzeczy po prostu zniknęły. Tak? Jak się okazało, dokładnie z perspektywy zbudowania później lojalności tego klienta zerowej, bo ten klient w ogóle nie był zainteresowany, żeby w przyszłości wrócić, był totalnie jakby nie zainteresowany, a z perspektywy kosztu było to, wiesz, no było to zabójstwo. W związku z tym ja się trochę zgodzę z tym, że teraz już czyniąc tą long story short, że faktycznie reklama po prostu nie będzie nam sprzedawała, jeżeli faktycznie w ogóle nie wiemy, co dalej z tym zrobić, z tym klientem, który do nas wejdzie, zapuka i się z nim zdaje, bo na przykład nie wiemy, jak mu zakomunikować historię marki, znaczy nie umiemy, jak mu opowiedzieć o tym, po co on powinien tutaj przyjść. Ale wiesz, po to też się... Aha, dobra, jest pytanie. Nie, to jest jeszcze raz to samo, miałem kolejne wyświetlić. Najlepsze pytanie, czy wyróżniam się, czy nie? W lekach wymyśliłem nazwę Akordeon i Megapar. Ciekawe efekty zapamiętalności zostały osiągnięte. Huła. No, nie wiem, czy się wyróżniam, czy nie, bo musiałbym to sobie osadzić w kontekście jakby konkurencji i co to miało zrobić i czy rzeczywiście się odróżnia, czy nie. No, ale jeśli efekty zostały osiągnięte, no to chyba jest sukces. Okej. Okay. O tym trochę rozmawialiśmy, czy mali przedsiębiorcy wiedzą, czym jest branding i czy jest to tylko myślenie o posiadaniu logo firmy i na tym się kończy temat. Tak, jest myślenie o tym takim podstawowym touchpointzie, jakim jest nazwa, logo, strona internetowa. I często na tym folder, ulotka, wizytówka, papier, typowy, teczka i na tym się często kończy, okay. Jeśli chodzi o touchpointy. Tomasz, trochę nawiązuje do tego, co też mówiłeś o tych porównaniach dotyczących SPA, czy nie jest tak, że takie proste skojarzenia automatycznie uruchamiają odpowiedni tok myślenia? Że to łóżko do masażu kojarzy nam się z relaksem, a pusty basen z ciszą i swobodą. Okej, okay, tak, no na pewno tak. Dobra, teraz wychodząc od myślenia, tak, w jakiej sytuacji szukam obiektu typu spa? Tak, kiedy to chcę zrobić, tak? Rzeczywiście potrzebuję jakiś rozwiązać mój problem, tak, który sobie jakoś nazwałem. Tak, nie wiem, bolą mnie plecy. Tak, nie wiem, jestem strasznie... Mówisz, kuźwa, nikt nie idzie do spa, jak go bolą plecy, do spa lecisz jak? Masz wieczór panieński, wieczór kawalerski, 40 kolegi, 40 koleżanki. Wtedy lecisz do spa, a mnie bolą cię plecy. No dobra, to spa medycznego. Idę, kiedy mi bolą. Okay, no. Relaksacyjnego idę wtedy kiedy chcę się po prostu zrelaksować z kolegami, koleżankami, nie wiem, z grupą. Tak do nas skandynawowie do nas przyjeżdżają w ten sposób do naszych obiektów spa. I teraz, jak ja sobie wybrałem spa jako coś, co rozwiązuje mój problem, to znaczy potrzebuję odprężenia, potrzebuję relaksu, to mi już chyba generalnie to, że ja zobaczę, że tam jest łóżko do masażu, nic nie robi. W sensie ja się spodziewam tego, że tam będzie łóżko do masażu. Być może nie spodziewam się, że na nim będzie leżała 20-letnia młoda kobieta w full make-upie. Nie mam też oczekiwania, że ona tam będzie, kiedy ja tam przyjadę, bo to jest, rozumiem, jakaś taka tylko i wyłącznie wizualizacja, że można sobie fajnie poleżeć. Ja głównie mówię o tym, że nawet na poziomie zdjęciowym, i to jest to nawiązanie do Coca-Coli, którego jeszcze nie zrobiłem, bo jest coś takiego, co nazywa się testem rozbicia, czy też roztrzaskania, można to nazywać dowolnie, i on się bierze od historii stworzenia tej ikonicznej butelki Coca-Coli, tej takiej konturowej butelki Coca-Coli, która została zaprojektowana bodajże w 1915 roku przez Earla Deana, który był pracownikiem firmy The Root Glass Company i dostał taki brief konkursowy, tak, od znanego w tamtym czasie producenta napojów, tak, który zawierał między innymi taką wytyczną, że jeżeli ta butelka się rozbije czy też roztrzaska, no to wyłącznie na podstawie jej fragmentu klient powinien umieć powiedzieć, do kogo ona należy. Tam były też oczywiście inne elementy, takie jak, nie wiem, że ona ma być rozpoznana jako pierwsza i to nawet w ciemności. Więc bardzo ciekawe wytyczne w ogóle. Ale tutaj chciałbym nawiązać do tego rozbicia. I przy tworzeniu wizualnych i czasami werbalnych aspektów odróżnienia,
to ja sobie o tym też się przypominam, tak? I próbuję zrobić tak, aby każdy element mojej komunikacji z jednej strony odpowiadał klientowi na pytanie, z kim mam do czynienia, z drugiej strony, żeby odróżniał mnie od konkurencji. Jeżeli wszyscy pokazują leżące 20-letnie kobiety na łóżku do masażu, tak, to co innego my byśmy mogli pokazać? Jaką inną historię moglibyśmy opowiedzieć? Może zróbmy fajną sesję reporterską, taką zaaranżowaną, taką, która da rzeczywiście odczuć, jak wygląda pobyt w tym obiekcie spa, a może pokażmy efekt tej usługi, tak, uśmiechniętych ludzi w domu z dziećmi. Teraz wymyślam tak, te historie. Więc być może dla jednych to jest proste skojarzenie i teraz mam jeżeli mam te proste skojarzenie w każdym obiekcie spa, bo w każdym obiekcie spa leży kobieta na łóżku do masażu, to na jakiej podstawie to mam dokonać wyboru, tak, tego obiektu, który będzie dla mnie najlepszy. Tak, i w pewnym momencie schodzimy do takiego poziomu, że zaczyna się liczyć cena. Jeżeli wszyscy opowiadają to samo, wszystko wygląda do siebie podobnie, no to spadamy, to nasza historia spada do poziomu ceny. Tak? W takim razie mogę sobie porównać ceny i biorę tam, gdzie jest korzystniej. Po czemu nie? Tak, i po to się robi strategię jednak jakby marki i przygotowuje się tą całą komunikację i dba się o to, żeby się wznieść ponad ten szum, po to, żeby nie trzeba było się martwić o obniżanie ceny. Po to, żeby rzeczywiście klient czuł, za co on płaci i trzeba mu to opowiedzieć, tak? Za co on tak naprawdę płaci u nas więcej, a nie mniej. I to jest jakby w ogóle też takie trochę pytanie, które tak Paweł zadaje, to jest w ogóle trochę też nawiązujące w ogóle do też marek osobistych, a mianowicie, czy zatrudniamy sprzedawców, szukamy ludzi z rynkiem, czy z marką osobistą. To jest w ogóle pewnie ładny case w ogóle na dzisiejsze czasy, tak? Znaczy, czy szukając ludzi do new biznesu, przychodzimy tych, którzy pracowali u innego dobrego człowieka i mają zbudowane relacje i przeniosą swój rynek do innego dobrego człowieka, czy też po prostu są rozpoznawalni, że inni ludzie przyjdą do nich za nimi, tak? To jest, wiesz, to jest ten odwieczny jakby pewnie też dylemat sprzedawcy, czy klienci poszli za mną, bo byłem faktycznie wiarygodny, rozpoznawalny i tak dalej, czy po prostu ich brutalnie mówiąc ukradłem i przeniosłem? To jest trochę ciekawy temat, bo tak jak się chodzi, nie wiem, za stomatologiem, tak, który pracuje w konkretnym gabinecie, jak zmienia firmę, w której pracuje, to idziemy za nim, za fryzjerem potrafimy podążać. Ostatnio miałem case firmy z rynku rolnego, gdzie się zatrudnia wyłącznie pracowników z rynkiem, doświadczonych pracowników z rynkiem, to znaczy z bardzo trudnymi relacjami z rolnikami, które się wypracowuje przez wiele lat w bardzo specyficzny sposób. Chyba zależy od firmy, wydaje mi się, i od branży, w której działamy. Okej. To pewnie jest do mnie, to jest trochę pytanie, według jakich kryteriów są oceniani ci sprzedawcy oraz jakie mają priorytety. Może jeśli ludzie i tak kupią, i tak, to po co tracić czas? Ojejku, wiesz co, to Tomasz, to jest w ogóle temat, to ja nie będę go tutaj pewnie... Ja się z tym absolutnie zgadzam, znaczy, bo to jest największe pytanie i to jest moje ukochane pytanie, jak szkoliłem lub też jak szkolę sprzedawców. Po co mi wiedza o kliencie, dlaczego on kupuje ten samochód, skoro to nie wpływa na konfigurację? Bo to nie wpłynie na konfigurację. To nie jest tak, że mu nagle zrobisz inną konfigurację, niż jak go spytasz, jakie chcesz nadwozie. Jak spytasz klienta pytanie, jakie chcesz nadwozie, chce kombi, a jak go spytasz, dlaczego akurat kombi, to nie wpłynie na to, że nagle mu zmienisz tą konfigurację. Wpłynie tylko na jednej rzeczy, a mianowicie sprzedanie, no to czy sprzedasz samochód, tylko za ile i jak szybko. I to jest moim zdaniem ten parametr, który się pojawia, że wiedza o kliencie, jego potrzeba po prostu buduje marżę, a nie sztukę. I to jest coś, co jest takim pewnie odwiecznym tematem, który zawsze będę przypominał, jeżeli masz narzędzia do argumentacji wartości, no bo po to jest rozumienie świata klienta, żebyś umiał wybudować spersonalizowaną wartość, to nie chodzi o to, że więcej sprzedasz, tylko że drożej sprzedasz, ale to już jest taka, no na tym się trochę znam. Przepraszam bardzo, że ci przejąłem Łukasz pytanie, ale jakby ten... To nie jest moja dziedzina, więc... Dobrze. Nie dzieje się, bo nie ma wykształconej kadry liniowej, która właściwie zarządza podwładnymi. Okej, to było trochę pytanie do tego, jak robimy kaskadowanie strategii marki w dół, tak? I faktycznie być może tym elementem jest po prostu frontline management, czy też jakby middle line management. I to jest coś, co się gdzieś tam pojawia. Pada wiele tytułów inspirujących książek. Czy jest szansa na powtórzenie tytułów, na przykład w formie pisemnej? Miło cię słyszeć ponownie, Wojtku.
Niestety pojawił mi się jako LinkedIn user i teraz nie wiem, kto miał taką dobrą historię, będę musiał gdzieś sobie znaleźć. Mogę cię prosić o to, Łuka, żebyś później tutaj w komentarzach podał nam książki lub też żebyś mi wysłał te książki, a je wkleję oczywiście w naturalny sposób jakby do komentarza tej audycji. Nie ma najmniejszego problemu. Okej, okay, dobra. Obsługa klienta w czasie pandemii to wyzwanie, bo nagle siły sprzedaży muszą dzwonić, czy robić VC. Mam nadzieję, że to jest, nie wiem, virtual call, albo nie wiem, czy to jest właśnie, co może być ukryte pod VC. I co się dzieje, zamiast zmian, mnóstwo firm popycha swoich ludzi do spotkań bezpośrednich, tutaj jest mnóstwo do zrobienia. Tak, to prawda. Znaczy, moim zdaniem w ogóle w wielu biznesach rzuciliśmy się na to, że musimy utrzymać standardy ilościowe, na przykład ilościowe spotkań, zapominając o tym, że to jest idealny moment, żeby powiedzieć sobie być może jakość, a nie ilość. Szczególnie też to o czym ty mówisz, tak? Czyli jakby no, ewidentnie pandemia spowodowała, że mamy coś takiego pewnie w komunikacji z czterech elementów, które nas interesują, czyli content, kontekst, audience i attention, czyli treść, w jaką osadzimy z perspektywy sytuacji klienta, audience, czyli dokładnie do kogo mówimy, i attention. No mamy lack of attention, mamy absolutnie w tej chwili przeszycenie klienta zatłokiem danych, to ty pięknie nazywasz szumem, i tym bardziej musimy faktycznie w tym wszystkim gdzieś tam się wybijać. Panie Michale, to jest proste, inne wielkości opakowań, inne dawki, inne formy. Ojejku. To nie wiem, to jest jakaś wewnętrzna dyskusja chyba, albo wewnętrzna. A, okej, bo to jest pan Michał, okej, dobra, przynajmniej nie do dzisiaj. Test rozbicia, bardzo ciekawe narzędzie, bardzo sugestywne, dziękuję. To prawda, znaczy mi też to jakby trochę dało do myślenia, również w kategorii na przykład mnie, ty napisałeś pierwsza marka rozpoznawalna nawet z zamkniętymi oczami, znaczy w cudzysłowie, w usługach to jest trochę inaczej, ale też zadałem sobie pytanie, czy z perspektywy tego, co pewnie mówimy często o usługach, nazwijmy to tam, nie wiem, materialne świadectwo usługi, czy wiele innych elementów, czy klienci jednoznacznie są w stanie rozpoznać ludzi na przykład po spotkaniu ze mną, kurwa, to jestem przerażony teraz, właśnie sobie uświadomiłem niestety, że bardzo często do mnie dzwonią ludzie po rekrutacji, mówią: Wojtek, rekrutowałem handlowca, po trzecim zdaniu, który wypowiedział, wiedziałem, że był u ciebie na szkolenia, spytałem go, okazało, że się nie myliłem, więc generalnie czasami tak zwane leave the legacy, czy zostaw po sobie ślad, niestety czasem mi się wydaje, że ten ślad jest za mocny. Ojejku, no dobra, jak zmienić myślenie? To jak to zrobić? Znaczy, jak konkretnie w takim razie przejść w taki model pod tytułem: dobra, gadajmy, myślmy w kategorii brandingu od początku, myślmy o tym konsekwentnie przede wszystkim i zaczynajmy sobie pytanie znowu: brand, nie post. Bo to jest w ogóle taka dla mnie ważna rzecz. No. Okej, okay, ja mam takie poczucie, że generalnie, tak jak wspominałem, jakby budowanie marki czy branding to jest zmiana sposobu myślenia i posiadanie czegoś, o czym kiedyś chyba Piotr Budzki napisał tekst. Takiego zautomatyzowanego systemu, pod którym sprawdzam, żeby zawsze zadawać te pytania i wszystko sprawdzać i weryfikować i się znowu, powiem, nie zakochiwać w sobie i w tym, co robimy, tylko ciągle to umieć podważać też to, co robimy, ale mam też taką pełną świadomość, że jest trudno wytworzyć taki brand thinking, czy myślenie o marce, dlatego że znowu nie ma rzetelnych, dobrych źródeł wiedzy, które ustawiają nasz sposób myślenia. Jest dużo opasłych ksiąg do przeczytania, które są pięknie napisane i się je fantastycznie czyta, ale mam takie poczucie, że na końcu ten przedsiębiorca, który chce sobie coś samodzielnie, on nadal nie wie. Teraz, jakie narzędzia, w sensie, jak jeszcze go zasypiemy w tej książce mnóstwem różnych narzędzi, jak on sobie zacznie je otwierać, zobaczy, jak one są skomplikowane, to on po prostu ginie na miejscu. Myślę sobie, że myślę o tym kategorii, to jest po prostu niemożliwe do zrobienia. Więc wydaje mi się, że po prostu brakuje takiej wiedzy, która jest podana w prosty sposób, jak mikro, mały przedsiębiorca może robić to samodzielnie, nie bez lęku, kiedy ktoś mu powie, nie wiem, o słocie, czy o czymkolwiek innym, o jakichś macierzach, czy jakiś customer journey. I on na dzień dobry się zamyka, tak jak się zamyka wiele osób, jak słyszy o jakichś, nie wiem, skomplikowanych technologiach. A nie, to nie ja, bo to jest technologia, to odpuszczam. I to jest coś, co ja próbuję zrobić, na pewno będę próbował zrobić, bo to widzę w publikacjach, które są za granicą, kiedy ta wiedza jest podana w tak przejrzysty sposób, że najpierw mamy takie polskie myślenie, Jezus Maria, taki amerykański banał, nie? My jesteśmy dużo mądrzejsi, więc tak prosto wszystkim opowiadają,
No ale bez tej prostoty jakby takiego właściwego myślenia o marce nie będzie i też mam takie przekonanie, że przedsiębiorcom, czy też rzemieślnikom, osobom, które coś wytwarzają, nie trzeba fundować i serwować terminologii branżowej. Można im o tym opowiedzieć w zupełnie inny sposób, trochę ich odkotwiczyć od tego co już znali i słyszeli, pokazać im po prostu drogę dojścia do rozwiązania. Tak? Pokazać im, w jaki sposób opowiadać o sobie, teraz w jaki prosty sposób możemy odróżnić się od konkurencji. Tak? Ja często to robię bez żadnych zaawansowanych metodologii z małymi firmami, a w zasadzie takiej weź na początek, sobie wypisz przy plusiku, w czym twoja konkurencja jest od ciebie lepsza, przy minusiku, w czym jest gorsza, a przy tak równości, czym się nie różnicie. Tak? Skoncentrujemy się na tym, w czym twoja konkurencja jest od ciebie gorsza i być może na tym oprzemy twoją historię, ale najpierw zróbmy sobie taką prostą tabelę. Tak? Spróbujmy wypisać te wszystkie elementy. Plus, minus, znak równości. Po prostu banalna rzecz do zrobienia, ale ona też sobie bardzo fajnie uświadamia to, gdzie są różnice między nami a konkurencją. Często nam też pokazuje, że myśmy sobie nie zdawali z tego sprawy, że tak bardzo jesteśmy do konkurencji podobni. Tak? I wtedy zaczynamy szukać gdzie indziej. Tak? To jest taki pierwszy obraz, który pozwala nam się zastanowić nad tym szumem. Po to, żebyśmy nie zginęli w tak zwanym morzu identyczności. Żeby nam było znowu łatwiej pokazać różnicę. Tak absolutnie zmienić myślenie i tutaj znowu nawiążę. David Breyer napisał fantastyczną książkę, która sama w sobie, jeśli chodzi o formę, design, formę, sposób jej wydania, pokazuje, czym jest odróżnianie na rynku, bo ona jest zupełnie inna niż wszystkie książki. Ja nawet mam przy sobie, ja mogę pokazać? Możesz. Którą pokażę. Dobra. To jest taka książka, nazywa się Brand Intervention Davida Breyera. Takie 33 kroki do przekształcenia marki, którą posiadamy, w markę, którą powinniśmy posiadać, aby było nam łatwiej. I ona mnie dosyć mocno zaskoczyła, bo o ile ja znam Davida Breyera i wiem, że on serwuje takie potrójne espresso, jeśli chodzi o wiedzę, potężna dawka inspiracji i podana w takiej bardzo zwięzłej, krótkiej formie, która rzeczywiście potrafi pobudzić nasze myślenie i skłonić do refleksji i ukierunkować to myślenie, bo to on też powiedział, że słaba marka jest jak słaba kawa, nikogo nie postawi na nogi, bo ta książka ma na stronach tyle tekstu, a czasami jeszcze mniej, tam jest mnóstwo białej przestrzeni. Oczywiście jest tam cała masa takich przekładek z fajnymi cytatami, myślami. To jest takie 33 kroki, 33 takie esencje, które naprawdę potrafią zmienić myślenie. Tam nie trzeba więcej słów. Tak? On to wszystko zawarł w tak skondensowanej formie, że to naprawdę się czyta w 2 godziny. I potem człowiekowi zaczynają pewne rzeczy w głowie świtać. Do tej książki się wraca, do tych kroków, no bo on się bardzo szybko czyta i trzeba cały czas do niej wracać, sobie o pewne rzeczy przypominać, żeby nie zapomnieć o tym, co jest ważne i istotne w procesie kształtowania naszego wizerunku, naszej komunikacji i tak dalej, i tak dalej. Tam oczywiście jest tak zwany playbook, czyli takie przykłady firm, którym on pomógł, w jaki sposób, w sensie, jaki był problem tej firmy, jak on ten problem rozwiązał i na co to się przełożyło bardzo, bardzo konkretnie. No ale ta książka sama w sobie jest absolutnie fascynująca, bo ona rzeczywiście skłania do myślenia i tam po prostu nie ma marnowania przestrzeni na stronach. Więc moim zdaniem jedna z ciekawszych pozycji, bo ja wcześniej nie widziałem książki z dziedziny budowania marki, która byłaby tak napisana. Marcin Niemeyer jest tym świetny, nawet jeśli chodzi o kwestię wydawania książek, bo znowu duży font, wielkie interlinie, to jest po prostu przyjemnie czyta. Tak? W sensie nie ma czegoś takiego na dzień dobry, Jezus Maria, ile tekstu, teraz ja muszę przez to przebrnąć i jeszcze muszę trzymać blisko książkę, blisko głowy, żeby było mi łatwo czytać. Trochę nas zakryłem, ale żebyśmy faktycznie jakby dobrze widzieli, ci, którzy nie zdążyli zobaczyć, jeśli chodzi o to, która to jest książka. Faktycznie też polecam to doświadczenie, które przed chwilą zrobiłem, czyli musiałem sobie przejrzeć tę książkę w Google Grafika, czy też Images. Teraz mówiąc o tym pojęciu szumu, no to ja jakby sobie zapożyczyłem od Davida Breyera, bo to on ma taką stronę Rising Above the Noise, czyli wznieść się ponad szum. Ja w ogóle lubię, jak ktoś zmienia jakby perspektywę patrzenia i sposób nazywania pewnych rzeczy, bo to skłania fajnie do refleksji. Tak jak mówimy o przedsiębiorcach, o dobrych ludziach, tak jak nie mówimy o konkurencji, tylko mówimy o szumie, który jest w naszej kategorii i próbujemy go sobie zwizualizować. W sensie fizycznym my go widzimy w sklepie, ale też trzeba sobie zdawać z tego sprawę, że on też w sieci istnieje i trzeba sobie umieć go zwizualizować.
Więc ja bardzo lubię, jak się zmienia jakby sposób mówienia o pewnych rzeczach, bo to ułatwia wyobrażenie sobie tego, z jakim wyzwaniem się będziemy mierzyli chociażby. Okej. Tomasz nam pisze, panie Łukaszu, może czas na to, żeby stworzyć nie książkę, a prosty manual, takie 10 kroków z prostymi mechanizmami, popartymi przykładami, jak z tą butelką coli. No i co ty na to? Ja no to jedna rzecz jest taka, że zacząłem od tego, że napisałem e-booka połączonego z takim workbookiem dla startupów, na którym oni pracują. Jak robię sesję doradczą, godzinną, daję taki materiał do samodzielnej pracy, prostym, przystępnym językiem napisany i później spotykamy się i pracujemy dalej już na konkrecie, bo to mi ułatwia pracę, bo o ile takie sesje mentoringowe z mediów społecznościowych, gdzie przez 2 godziny uczymy się klikać po różnych funkcjach tej części, która służy do zarządzania reklamami, to można sobie tak siedzieć i klikać, o tyle w tym przypadku budowania marki czy brandingu nie da się tego tak zrobić. Bo to jest niesamowicie jednak wyczerpująca praca, która wymaga gimnastyki, takiego codziennego treningu, chociażby treningu patrzenia na pewne rzeczy. To się trenuje generalnie, jak każdą inną rzecz. Stąd ja napisałem taką książkę, która ułatwia mi pewien proces pracy z klientem. I ją przetestowałem już na wielu osobach i ona się fajnie sprawdza, bo ona w końcu w prosty sposób tłumaczy to, co było do tej pory takie zawiłe. To ja znowu jakby nie wymyśliłem czegoś, czego nie było. Ja po prostu czerpię z tego, jak to wygląda na zachodzie, tak? Z tych publikacji, które do nas w ogóle nie dotarły na nasz rynek nigdy. Nikt w ogóle w Polsce nie widział. To jest w ogóle zaskakujące. Moim zdaniem z wielką szkodą. A jeśli chodzi o książkę, to ona rzeczywiście jest w planach. Taka książka, która będzie rzeczywiście do przełknięcia w ciągu kilku godzin, która rzeczywiście ustawi nasze myślenie, tak? I też da proste narzędzia, jak pewne rzeczy zrobić bez konieczności zatrudniania agencji super drogich ekspertów, na których nas dzisiaj jeszcze nie stać. Tak, żebyśmy zaczęli dobrze, tak? To nie znaczy, że później nie możemy zrobić czegoś jeszcze lepiej we współpracy z kimś, ale to są plany. Co pan myśli o budowaniu wartości Osterwaldera? Nie znam tematu w ogóle. Chyba nic nie myślę. Kurde, ja umiem do pytania, co pan myśli o budowaniu oferty wartości. Gdyby to był znak zapytania, mógłbym się rozpłynąć. Do tego momentu było dobrze. Niestety Osterwalder nas trochę położył na łopatki, mnie też, ja też nie mam pojęcia, o co chodzi. W kontekście wyróżniania się z szumu, tłumu, czy są jakieś podstawowe narzędzia, mechanizmy, które nam w tym pomogą? Okej, w sensie odróżnienie. Dobra. No to jakby jest kilka takich narzędzi bardzo prostych, moim zdaniem, które można zastosować. Chociaż one potrafią przyprawić też o pół głowy niestety. Bo jeden taki najlepszy test, właśnie testem na odróżnianie, i on jest zaproponowany przez Martiego Niemeyera, gdzie próbujemy uzupełnić zdanie, jesteśmy jedyną firmą, która. Tak? W czym rzeczywiście jesteśmy tacy jedyni? Tak? Czym nikt inny, tak? To jest najlepszy test na odróżnianie, kiedy jesteśmy jedyni w czymś. Co czasem, bo ja zawsze mówię, że jakby marki się buduje z bardzo wysokiego pułapu, po to, żeby te nasze idee, nasze pomysły urzeczywistniając, jednak zawiesić nad tym poziomem szumu mimo wszystko. Stąd te firmy, które się najlepiej odróżniają, potrafiły, nie wiem, połączyć rzeczy, które dotychczas nikomu innemu do głowy nie przyszły. Nie wiem, Swatch połączył zegarki z zabawą, tak, z fanem, tak, i stworzył zupełnie wyjątkowy produkt, więc stworzenie w ogóle od podstaw marki, która będzie się wyróżniała, czasami wymaga, tak powiem, takiej trochę zabawy, tak powiem, połączenie rzeczy, które nam się nie wydają intuicyjne. A kurczę, co z tego wyjdzie, nie? Co moglibyśmy osiągnąć? Nie wiem, gdybyśmy połączyli szewca z kimś, kto odpicowuje buty, jednocześnie robi im tuning taki, nie? W sensie maluje, dorabia różne elementy, czy przeprojektowuje nam te buty. Kurczę, fajna usługa, nie? W sensie usługa chyba szewska już na wymarciu, może wróci, bo chyba wraca teraz, jest już coraz więcej tych firm, wracają na rynek, tak? No bo już nie chcemy wyrzucać rzeczy, tylko chcemy, żeby jak nam duże nam służyły, zwłaszcza jeśli te buty były wygodne, ale co jeśli byśmy połączyli właśnie szewca z kimś, kto odpicowuje nasze pantofle, zmieni im kolor, domaluje coś, doszyje, więc takie rzeczy, które się nie do końca może wydają intuicyjne. Co jest najlepszy test na odróżnianie? On przyprawia ból głowy, bo bardzo ciężko jest znaleźć ten wyróżnik.
No ale te filmy, którym się udało, to rzeczywiście potrafiły zbudować silną, silną markę. Jest taki fantastyczny też przykład banku z Czech, którego wyróżnikiem jest to, że wszystkie jego umowy klienckie mieszczą się na jednej stronie. Więc to jest idealne rozwiązanie dla jakby problemu większości z nas, bo kto jest w stanie umowy bankowe czytać? To się małym drukiem, mnóstwo stron, najczęściej tak, no chyba trochę na zaufaniu, nie? Że tam nic nie ma takiego, co nas wpakuje na minę, bo tego się po prostu nie da przeczytać, więc to jest takie wyjście frontem do klienta, tak? Żeby on rzeczywiście wiedział, co podpisuje. Czy ten taki słynny na całym świecie cyrk, który też do nas często przyjeżdża, który ma takie wyrafinowanie broadwayowskie, może występować na wielkich scenach, nie jest typowym cyrkiem namiotowym. Więc to też jest takie połączenie do tej pory niespotykane, tak? Że może być cyrk, który może występować na najlepszych scenach świata. Bo jest tak, z takiego myślenia, jak wynika to, jak on wygląda. Oczywiście jest cała masa możliwości odróżniania się wizualnego, bo ja też często to robię, w sensie wizualnego i werbalnego, w sensie ten test rozbicia, czyli zadbania o to, żeby każdy element nas odróżniał od konkurencji, jest moim zdaniem istotne. To jest bardzo istotne, żeby to zrobić i można to zrobić w bardzo prosty sposób, bez zaawansowanych metodologii, bo ja tak na dobrą sprawę, jak robię taką analizę jakiejś tam branży, to rozkładam na części pierwsze ją po prostu. Biorę wszystkie kolory, biorę wszystkie zdjęcia, biorę wszystkie strony główne i sobie to porównuję. Patrzę, gdzie możemy inaczej opowiedzieć naszą historię, po to, żeby przy pierwszym kontakcie klient zobaczył, o, ci się czymś różnią, tak, więc zacznę się w to zagłębiać. Oczywiście na poziomie opowiadania historii też się można fantastycznie wyróżnić. Już nie mówię o tym, żeby mówić konkretnie i nie rozmywać naszej komunikacji, tylko bardzo konkretnie, czym się zajmuję, co robię i jaki problem klienta rozwiązuje, tak? Nie opowiadać o wszystkim. I tutaj zawsze mi się przypomina taka metafora, tak właśnie ta metafora. Słonia. To jest taka historia z plakatu, który został zaprojektowany przez Neila French'a dla Davida Ogilviego. David Ogilvie, jakby znany wszystkim z branży reklamowej, marketingowej, jakby człowiek poprosił swojego przyjaciela Neila French'a o to, żeby stworzył plakat, który najlepiej opowie o tym, czym jest kreatywność w branży reklamowej. I on stworzył taki bardzo prosty plakat, gdzie był narysowany kawałek drewna, poniżej były tam takie opiłki od tego drewna, na końcu był, już nie pamiętam, dobra, mniejsza o to. Tam niewiele się działo, była historia podróży człowieka do Indii, który podczas jednej z podróży zobaczył przy drodze rzemieślnika, który z takiego mało obiecującego kawałka drewna potrafi rzeźbić idealne słonie. I się bardzo zainteresował, jak ten rzemieślnik to robi, że mu z takiego kawałka drewna wychodzą takie piękne słonie i zapytał go o to. I odpowiedź, która padła z jego ust, jest taką fantastyczną metaforą dobrej komunikacji, bo ten rzemieślnik powiedział, że on po prostu odcina drewno, które nie wygląda jak słoń. To zawsze mnie skłania takie refleksje, jak coś robię, tak? Czy co mogę z tego odciąć, tak? Co nie przybliża mnie do mojego celu, tak? Gdzie powiedziałem za dużo, tak? Bo oczywiście mogłem powiedzieć więcej, zawsze mogę powiedzieć więcej, tak? Bo potrafię zrobić dużo różnych rzeczy, ale czy to mnie przybliża do mojego celu? Tak, i w przypadku komunikacji firm to też bardzo często widzę, że jakby za dużo się o sobie opowiada. Przez to ten komunikat jakby nie dociera, tak? Bo ludzie muszą bardzo dużo czytać, dostają bardzo różnych cech i atrybutów, które są trudne do porównywania. Ale to, co jest dla mnie też super istotne, to to, żeby opowiadać własnym językiem. Bo analizowałem kiedyś z branży meblarskiej opisy na stronach internetowych i nie tylko język jest taki sam, i kategorii, ale również kategorie, w sensie opisów są takie same. Te opisy prawie od siebie nie różnią. Opowiadamy w ten sam sposób o sobie. Tak? To znowu wydaje mi się, że jest to cały czas to papugowanie, czyli jeżeli ileś firm z naszej branży robi coś w określony sposób, to tak to trzeba robić, to my też tak zróbmy. A można fantastycznie stworzyć własny język. Ja to robię z przedsiębiorcami w taki sposób, że o ile oni nie potrafią napisać niczego normalnego, bo jak ktoś siada do kartki papieru, czy otwiera sobie plik w Wordzie, to zaczyna używać takich wyszukanych, skomplikowanych słów i zaczyna kombinować z tymi swoimi zdaniami. I to wszystko staje się takie strasznie sztampowe, sztuczne i plastikowe. To wolę nagrać, bo jak słucham przedsiębiorcy, który opowiada o sobie, to on to robi z pasją, z emocjami, to ma jakąś osobowość, to ma jakiś rytm i potok. I to jest po prostu piękna historia. Zawsze się zastanawiam, kurczę, czemu ty tego nie nagrasz i po prostu tego nie opublikujesz, będzie zdecydowanie lepiej niż ten twój opis na stronie internetowej.
Więc to, co często robię, to po prostu opis. Nagrywamy siebie, czy też nagrywamy takie wypowiedzi, je spisujemy i na ich podstawie tworzymy naszą własną opowieść, bo ona wtedy jest bardziej naturalna i autentyczna i prawdziwa i nie jest sztuczna. To też jest jeden z elementów, który może nas odróżniać od konkurencji, kiedy mamy własny język. A jeśli jeszcze wykorzystamy, nie wiem, pojęcia branżowe, charakterystyczne dla naszej branży, bo czasami jest tak, że się wsłucha w klienta, to wewnątrz organizacji firmy potrafią pewne rzeczy nazywać tak nieksiążkowo, po swojemu trochę. To też może być fajny wyróżnik, kiedy zafrapujemy klienta jakimiś takimi pojęciami, których on nie zna, albo mogą go skłonić do refleksji, albo poza trochę naszego takiego wewnętrznego języka. No. To ładne. No dobrze, to co? To powiedz mi tylko jeszcze tak na koniec, właśnie nam, ale też osobom, które nas słuchają i słuchaczom, gdzie można znaleźć twoje wywiady? Tak, znaczy jakby faktycznie, jeśli chodzi o cały projekt Let's Talk Brand, czyli faktycznie wywiady z osobami, które są ikonami świata brandingu, gdzie można je znaleźć? Okej, znaczy na dzień dzisiejszy, w sensie jakby projekt zaczął się od wywiadów prasowych, które są publikowane w magazynie Marketer Plus. W magazynie drukowanym, a też na stronie internetowej Marketera Plus. Tam dzisiaj jest 8 wywiadów z najlepszymi ekspertami w dziedzinie budowania marki, brandingu. Niedawno ruszył też, to w ogóle jest jakby zupełnie nowa dla mnie historia, bo ja w ogóle przed pandemią to tak wolałem sobie siedzieć w cieniu firmy i pracować dla kogoś tak od zaplecza i robić fajną robotę i nie wychodzić na front, ale sytuacja się zmieniła, w związku z tym musiałem się trochę zmusić do tego, aby pewne swoje własne ograniczenia przełamać. Więc zacząłem też uzupełniać te wywiady podcastami wideo. Ja się nagrywam te rozmowy i one dzisiaj są tworzone we współpracy z Wyższą Szkołą Bankową i na kanale YouTube Wyższej Szkoły Bankowej są publikowane, ale są teraz 3 odcinki, za chwilę się pojawi 4. No jeszcze jest kwestia, która za chwilę się pewnie też pojawi, czyli kwestia samego audio na jakichś tam platformach, do Spotify'u, czy gdziekolwiek indziej, jeszcze nie wiem, to są zupełnie dla mnie świeże tematy. Więc wywiady, strona Marketera Plus, czy też magazyn drukowany Marketer Plus, a te rozmowy w formie wideo na YouTubie Wyższej Szkoły Bankowej. No, to wiemy, gdzie ciebie szukać w materiałach, oczywiście, czy też w komunikacji, czy też w komentarzach do tego materiału i opisie tego materiału dodamy jeszcze tylko autorów i książki, które tak rekomendowałeś. Ja dzisiaj bardzo ci serdecznie dziękuję. Dziękuję. Ponad 2 godziny porozmawialiśmy. Bardzo ci dziękuję za to, że znalazłeś ten czas i to, że przybliżyłeś nam, czym jest branding i dlaczego warto pamiętać o tym, że on jest wszystkim i bez brandingu nie ma nic. Znaczy, że jest tym elementem, od którego powinniśmy zaczynać, myśleć i to pewnie też długoterminowo ułatwi nam wszystkie pozostałe procesy w firmie. Dzięki wielkie za zaproszenie. Dziękuję bardzo, było mi bardzo miło, a Was oczywiście tradycyjnie zachęcam do tego. Pamiętajcie, jeżeli słuchacie tej rozmowy na Spotify'u, iTunesie, czy Spreakerze, czy innej platformie podcastowej, to jest ten moment, żebyście też ocenili tę audycję. To oczywiście powoduje, że audycja wygrywa z algorytmami i staje się jeszcze bardziej popularna i docierają do Was bardziej wartościowe treści. Jeżeli słuchaliście tego oczywiście na YouTubie, to jest ten moment, aby też subskrybować i kliknąć dzwoneczek, aby otrzymywać powiadomienia o kolejnych materiałach, a oprócz tego komentujcie, udostępniajcie znajomym, zapraszajcie swoich przyjaciół do słuchania kolejnych odcinków Hera on Air. A skoro mowa o kolejnym odcinku, w kolejnym odcinku będziemy rozmawiali z Karolem Lewandowskim, czyli twórcą bloga Busem przez świat, absolutnego cudownego podróżnika, który pokazał, jak swojej pasji podróżniczej zrobić całkiem mocny brand i całkiem solidny biznes. I porozmawiamy sobie o tym, czym jest van life, czyli jak sobie fajnie żyć w busie, ale to w kolejnym odcinku. Za dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję jeszcze raz bardzo, Łukasz. Dziękuję bardzo i do zobaczenia. Dzięki.